Stary Percy mieszkał w Brin, dom przy rynku numer 3. Opowieści często snuł, a człek słuchał nocy pół. Raz się śmiał, raz puścił łzy. Stary Percy z miasta Brin. Stary Percy mieszkał w Bri, nigdy nie zamykał drzwi. Wszędzie wielu ludzi znał, bo do handlu talent miał. Na nikogo nie był zły, stary Percy z miasta Bri.
Stary Percy mieszkał w Bri. Bardzo często mawiał mi: wiatruszu wśród leśnych drzew i jak dzwonki ptaków śpiew, nie ma nic, co lepiej brzmi. Stary Percy z miasta Bri. Stary Percy mieszkał w Bri. Coraz częściej mi się śni duch ulotny, skrzydła dwa, w lot ku gwiazdom wciąż go pcha. Rajski ogon blaskiem lśni. Stary Percy z miasta Bri. Stary Percy z miasta Bri. Wielki ból w mym sercu tkwi. Miał nam być kolejny raz, nie zdążyłem przyjść na czas. Czy wybaczysz kiedyś mi, stary druhu z miasta Bri? Tutaj u kresu swej podróży spoczywasz pogrążony w mroku. Z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Tam nad cieniami słońca blask i gwiazda milion lśni, lecz ty nie żegnasz światła gwiazd ani słonecznych dni. Tutaj u kresu swej podróży spoczywasz pogrążony w mroku. Z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Lub może tak bezchmurną nocą, buki wiatrami kołysane, elfickich gwiazd klejnoty rodzą, w gałęzie ich wplątane. Tutaj u kresu swej spoczywasz pogrążony w mroku, z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. W zachodnich krajach w słońcu wiosny kwiaty się ruszają wody, śpiew radosny.
Raz pewien hobbit rano wstał, dam dara ding 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 dam, bo setkę rzeczy w planach miał, dam dara ding ding dam. Pójdę, pomyślał, tam i tu i zrobię wszystkie z rzeczy stu, bo dzisiaj taki kaprys mam, dam dara ding ding dam. Gdy pomyślał, zrobić chciał, dam dara ding 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 dam, już z norki swej wychynąć miał, dam dara ding ding dam. Urwana klamka, brudny stół, miska z kapustą pękła w pół, w łazience zaczął kapać kran, dam dara ding ding dam. Więc wrócił hobbit, nie ma co, dam dara ding 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 dam, jutro ogarnę rzeczy sto, dam dara ding ding dam. Norka rzecz ważna, każdy wie, samo nic nie naprawi się. Krzątać się poszedł tu i tam, dam dara ding ding dam. I tak hobbici, proszę was, dam dara ding 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 dam. Na wszystko mają własny czas, dam dara ding ding dam. A w tym największy wiodą prym, by żyć w spokojnym domku swym. Kłopoty niech kto inny ma, dam dara ding ding dam. A w tym największy wiodą prym, by żyć w spokojnym domku swym. Kłopoty niech kto inny ma, dam dara ding ding dam. I złoto dzioby statek ptak, zbrojny w podwójne wiosła. W łabędzie skrzydła chwytał wiatr, gdy fala w dal go niosła. Świetlisty z kraju elfów ród, przy wiosłach stał złocony. A purpurowy słońca wschód wyzłacał trzy korony. Do wtoru harf ich śpiew się niósł, swój rytm wiosłom nadając. Ach, cudny las i liście drzew i ptaki, co śpiewają. Nie jeden jeszcze taki świt rozjaśni tę krainę. Nie jeden kwiat tu będzie kwitł, nim mróz zapowie zimę. Dokąd to woda niesie was, żeglarze śpiewający? Czy tam, gdzie gęsty wieczny las zachodu złoci słońce, czy gdzie północy zimny brzeg i wyspy kamieniste, gdzie mewy i gdzie wieczny śnieg pchają was wiosła złociste? O nie, odrzekli, dalszy ląd chcą ujrzeć nasze oczy. Szaro przystań daleko stąd, nim ciemność nas otoczy. Thank you.
stary Persji mieszkał w Bri, dom przy rynku numer 3. Opowieści często snuł, a człek słuchał nocy pół. Raz się śmiał, raz puścił łzy, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji mieszkał w Bri, nigdy nie zamykał drzwi. Wszędzie wielu ludzi znał, bo do handlu talent miał. Na nikogo nie był zły, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji mieszkał w Bri, bardzo często mawiał mi: wiatruszu wśród leśnych drzew i jak dzwonki ptaków śpiew, nie ma nic, co lepiej brzmi, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji mieszkał w Bri, coraz częściej mi się śni. Duch ulotny, skrzydła dwa, w lot ku gwiazdom wciąż go pcha. Rajski ogon blaskiem lśni, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji z miasta Bri, wielki ból w mym sercu tkwi. Miał nam być kolejny raz, nie zdążyłem przyjść na czas. Czy wybaczysz kiedyś mi, stary druhu z miasta Bri? Tutaj u kresu swej podróży spoczywasz pogrążony w mroku. Z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Tam nad cieniami słońca blask i gwiazda milion lśni. Lecz ty nie żegnasz światła gwiazd ani słonecznych dni. Tutaj u kresu swej podróży spoczywasz pogrążony w mroku. Z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Lub może tak bezchmurną nocą buki wiatrami kołysane, elfickich gwiazd klejnoty.
zachodnich krajach w słońcu wiosny kwiaty się budzą, kwitną drzewa, ruszają wody, śpiew radosny ptaków być może tam rozbrzmiewa. Tutaj u kresu swej podróży spoczywasz pogrążony w mroku, z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Raz pewien hobbit rano wstał, dam dara ding 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 dam, bo setkę rzeczy w planach miał, dam dara ding ding dam. Pójdę, pomyślał, tam i tu i zrobię wszystkie z rzeczy stu, bo dzisiaj taki kaprys mam, dam dara ding ding dam. Gdy pomyślał, zrobić chciał, dam dara ding 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 dam, już z norki swej wychynąć miał, dam dara ding ding dam. Urwana klam. Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Karczmarz, wy jesteście w karczmie. Trochę taki jestem nieswój, bo wszystkie ustawienia szlak trafił i będę bardzo, bardzo, bardzo chciał was podpytać, czy słyszycie nas i widzicie dobrze. Mam nadzieję, że tak. Ze mną fantastyczni gracze, z nami fantastyczni widzowie, więc wracamy do naszej fantastycznej historii. A zanim zaczniemy, poproszę o parę słów. Kurde, był Drwal. No był, on zniknął, nie? Przed chwilą zniknął. To nie jest tak, był, że ja... Był, tak, okej. Okay. Dobra, to skoro nie ma Drwala, to kto dzisiaj zacznie? Kto ostatnio zaczynał? Inny niż ja kończyłam. Okej, okay. No to Robin, dzisiaj ty zaczniesz. Dobra, to ja zaczynam. Robin Rudzik Gamgee, gram hobbita o pięknych, rudych włosach. Stąd Rudzik. Rudzik to Robin i tak dalej, i tak dalej. Kto widział, ten wie. Damian Remain RPG. Grywam w RPG. Jestem częstym gościem tutaj w karczmie i tych moich współgraczy też bardzo dobrze znam z różnych sesji. I mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić w to, żeby oglądać Śródziemie w zupełnie naszej wersji. Cały czas się uczymy mechaniki Jedynego Pierścienia, cały czas się z nią zmagamy i bawimy się nią niesamowicie. Mam nadzieję, że wy też. Zapraszam do dzisiejszego streamu. Czaty, dajcie tam znać, czy nas dobrze słychać. Teraz komu podajesz, do kogo zagrywasz, Robinie? No to Wagonik. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po przerwie tygodniowej znowu zaczynamy grać. Wyruszamy dzisiaj w jeszcze bardziej ciężką i mroczną i, no mam nadzieję, damy radę się wykazać też bardziej niż ostatnio podróż, bo no chyba naszym celem jest Czarna Bruzda, więc to już pewnie powalczymy. Więcej będzie walki niż rozmowy, bo ostatnio to była, ojeju, to była walka, ale ze samym sobą. Ja jestem Wagon, odgrywam postać Strażnika Północy, Bregora. No i co, no postaram się jakoś tam tej drużyny mojej chronić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Przekazuję pałeczkę może Drwalowi, który gdzieś tam jeszcze spodnie ubiera. Widzę, tutaj wciąga galoty, ale już jest, już jest. Może mówić. Fajnie, już był alarm. Siemaneczku, cześć, z tej strony Drwal. Co mogę dodać? No kurczę, słuchajcie, nasza przygoda, powiedzmy, że jesteśmy chyba na półmetku, nie? Tak mi się wydaje, że już tam zaczyna się rozkręcać, już tam jakiś cień nadchodzi nad północy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja jestem Drwal, możecie mnie znać z Twitcha, z YouTube'a i mam przyjemność odgrywać tutaj w tej zacnej kompanii rolę krasnoluda Brambora Kamiennego Łba. Nie, Brambor nie było zamierzone, ja wiem, że to jest ziemniak po czesku. To później się okazało, że tak jest.
zapomnieliśmy. Zdrowie! Tłumaczenie powstało już po naszej pierwszej sesji, tak? Dokładnie. Dokładnie. I domyślam się, że podajesz do mnie, bo ja jestem ostatnia w tym przypadku. Łap! Biorę Gaba z grupy gry Freytaga. W tej rozgrywce będę tutaj dzisiaj z wami jako elfka z Lindonu, Sinarn, którą mieliście okazję widzieć też przy poprzednich sesjach. No i zobaczymy, dokąd ta droga nas doprowadzi. Czy uda nam się ją oświetlić jakąś tajemniczą lampą, czy nie? Co znajdziemy po drodze i kogo? Zobaczymy, okaże się. Miłej zabawy w takim razie i ponieważ karczmarz znowu gdzieś pobiegł, zapraszam przy okazji na kanał Gry Freytaga do obejrzenia różnych innych naszych ciekawych sesji i nie tylko. Możemy go obgadywać teraz, bo go nie ma. Myślisz, że nie przesłuchuje swoich streamów w ogóle? No, pewnie tak, ale mówił, że nie. Mówił, że nie. Mówił, że nie. Mówił, że nie. Stara się nie słuchać. Tak? Dobra. Przepraszam was. Słuchajcie, dajcie tylko znać, czy czaty, czy nas było dobrze słychać. I teraz dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, ponieważ to gdzieś uciekło, a wiem, że część z was być może jest tutaj właśnie z tego powodu, albo między innymi z tego powodu. Słuchajcie, ja informowałem o tym, że będą rozdawane podręczniki podczas sesji. Rozdaliśmy dwa podręczniki, później zrobiliśmy konkurs karaoke, w którym ja dołożyłem dodatkowo z tej puli dwa podręczniki na nagrody, bo zresztą widzieliście, jak chłopaki i co tam po prostu się działo, więc uznałem, że to jest bardzo dobry powód, żeby to zrobić, więc został nam tak naprawdę jeden podręcznik do rozlosowania i ten podręcznik będzie rozlosowany najprawdopodobniej albo na ostatniej sesji, albo na przedostatniej sesji. Ja na pewno o tym poinformuję, więc żeby nie było, że ktoś po prostu siedzi do końca i później na końcu dowiaduje się, a tu nie ma losowania i nie ma rozdawnictwa, więc a to trochę głupio, nie? Albo w ogóle głupio, więc to od razu informuję, że tak jest, że ten jeden będziemy rozdawać przy którejś z ostatnich sesji. Na pewno będzie o tym informacja na socialach czy na starcie streamu. To jest pierwsza rzecz. Ojejku, naganiałem się za psem. Słuchajcie, teraz tak, jeżeli nas słychać, perfekt, cudownie, muzykę czy też słychać, czy nie? Dobra, słuchajcie, teraz kochani, zanim zaczniemy, jedna techniczna rzecz. Wy macie punkty nadziei, mówimy teraz o graczach, macie punkty nadziei, które jesteście w stanie wykorzystywać na sesji. I teraz... Na każdej sesji wy macie 6 otworzę sobie to, bo słowo mi uciekło. Gdzie to jest? Tutaj jest nie złożoność, tylko zażyłość. O, punkty zażyłości. Każdy z was ma informację i tych punktów jest tam 6. Poziom zażyłości, tak to się nazywa na karcie. Poziom zażyłości to tak naprawdę liczba punktów, które macie jako drużyna, które możecie spożytkować na dwa sposoby. Pierwszy to jest wspólna pula, tylko pamiętajcie, że to jest wspólna pula. Każdy punkt możecie wziąć, żeby odzyskać sobie jeden punkt nadziei, albo na przykład ktoś weźmie 4 punkty i odzyska sobie 4 punkty. I to jest jedyny sposób na to, żeby przywrócić sobie nadzieję bez odpoczynku, bez takiej tej fazy odpoczynku, tak jak mieliście w Brie. I ta pula się co sesję odnawia. To jest pierwszy sposób na to, żebyście mogli sobie wykorzystywać te punkty. Drugim sposobem na to jest możliwość wykorzystania, nazwijmy to, umiejętności patrona. Ponieważ wy macie Gandalfa za patrona, to wy możecie powiedzieć, że w przypadku testu na cień, na pokusę jakąś cienia, czy konsekwencję cienia, po prostu mówicie, ok, to ja spalam jeden punkt zażyłości i mam wtedy, to chyba jest ułatwienie, Gandalf wam daje do tego rzutu. I to jest drugi sposób na wykorzystywanie tych punktów zażyłości. Więc, ponieważ nie mieliście tej świadomości na poprzedniej sesji, przyjmijmy, że macie 6 punktów na tą sesję plus 6 poprzednich. Więc jeżeli teraz sprawdźcie, jakie macie poziomy nadziei i po prostu rozdzielcie między siebie te punkty, te 6 punktów. Ja mam 9 punktów obecnej nadziei. A ile masz maksymalnej? 12. To znaczy, że 3 punkty zużyłeś. Tak. A reszta? Ja mam 8 na 12. Czyli Sinarn zużyła 4. Tak. Kto ma najmniej? Ja mam 10 na 11. Czyli ty masz dużo. A Rudzik? Ja mam... Ja mam... Czekaj, coś tu się...
Nie, ja mam full. Spoko. To ja tak rozdawałam w tej wewte te punkty. To Rudzik jest najbardziej przy nadziei. Znaczy. No dobrze, tak, zdecydowanie tak. Najbardziej potrzebująca jest elfka. A później ja. Macie w sumie 6 punktów. Jak się dzielicie tymi punktami? Bo to są punkty wsteczne, więc nie będziemy ich... Jak ich nie wykorzystacie, one przepadną, ale chcę po prostu, żebyście mieli tą możliwość, nie? No to jak chcecie to podzielić? A ile ich mamy jeszcze raz? 6. 6. No to nie wiem. Przepadną, ja jeżeli nie podzielimy, tak? No może ja bym wzięła 2, każdemu co najmniej po jednym, czyli ktoś jeszcze jeden dodatkowy. Bramborowi brakuje jednego, tobie brakuje 4 chyba, tak? Mi brakuje 4. 4. No dobra, to nie wiem, to Brambor niech weźmie jednego, ty weź 3. Nie wiem, a ja wezmę 2 i koniec. Myślę, że będzie okej. Okej, to sobie wpiszcie po prostu. Rudzik nic? W bieżącą Rudzik nadzieję. A Rudzik chyba, że można mieć ponad. Można mieć nie. ponad? To... Nie, nie. Dobijacie tylko do maksymalnego poziomu. Dobra, więc... to mi będzie tylko jednego brakowało. Więc sobie dopiszcie proszę te punkty, żeby była jasność. Okej. Okay. I to jest wsio z tych punktów. Dobrze, i rozpoczynając tą sesję, znowu ta pula wynosi 6. Więc będziecie mogli znowu z niej korzystać w trakcie jakiegoś odpoczynku. I to jest taki element, w którym chciałbym... Teraz przejdziemy do takiej sceny, że będziecie siedzieli przy stole i zróbmy taką sytuację, że troszeczkę, że gdzieś będzie ta wasza rozmowa i potraktujemy, że to był ten element, który trochę tej nadziei wlał, że tak powiem, w wasze serca. Żeby to nie było takie mechaniczne, że okej, to ja ten punkt spalam, nie? I wiecie, i w związku z tym sobie teraz dopisuję. No dobrze. No to wsio. Wszyscy gotowi? No to cudownie. Słychać nas dobrze, więc odpalamy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Sinarn, czy ty dostawałaś punkty cienia? Czy ty miałaś po wizycie jakieś punkty cienia po tym morderstwie Persiego? Wydaje mi się, że nie, że to Rudzik dostał, a ja nie. Okay, w porządku. Już patrzę. Nie, ja mam 0. W porządku. Ja mam 2. Okej. Wracamy zatem do Furnostu. Czyli w Elfim Północnej Twierdzy. Szańca umarłych, jak większość osób na niego mówi. Albo Norbury. Jak mówią hobici, ale tylko ci wykształceni. Talandil odesłał was do stołu. Zakończył posłuchanie. W tych starych murach, w tej twierdzy, macie wrażenie, że śpiew, ten dziwny, magiczny śpiew Sinarn gdzieś jeszcze odbija się między kamieniami i kolumnami. Ludzie, którzy tu są, Dunedainowie, spoglądają się na was z zainteresowaniem. Dopiero teraz jakby dostrzegacie, jak bardzo różnią się od zwykłych mieszkańców Eriadoru. Jak Bregor na ich tle przestaje się garbić, przestaje się ukrywać, jak pojawia się ta wysoka, górująca, smukła sylwetka. Jak ten wielki lud, powiedziałbym, teraz ukrywa się wśród ruin. Usiedliście przy stole. Potężne ognisko na środku tego placu, wokół którego siedzi kilka osób. Talandil zniknął, w sensie gdzieś odszedł. Razem z wami, jakby obok was, maszerowało 2 strażników. Jak zdążyliście usłyszeć, a może to jeszcze było informacja od Talandila albo od któregoś z nich, to jest wasza eskorta. Żeby przypadkiem gościom nic złego się nie stało. Każdy z was zupełnie inaczej traktuje tą eskortę. Ale 2 strażników stara się nie rzucać w oczy i nie być zbyt nachalnymi. Więc kiedy usiedliście przy stole,
Oni stanęli w jakiejś odległości, tak żeby dać wam trochę miejsca na to, abyście mogli porozmawiać. Nie czuli się podsłuchiwani. Ale macie świadomość, że ktoś nad wami czuwa. Dookoła porozrzucane są stare elementy kolumn, ścian, głazów. W miarę uprzątnięte, tak żeby tutaj można było spotkać się w większej liczbie osób. Oczywiście nie ma tutaj dachu, jest to pod gołym niebem. Gdzieś dalej dostrzegacie przy innym ognisku jakiegoś starszego mężczyznę, który wokół niego siedzi gromada dzieciaków. Gregor, spoglądasz tylko, kiedy zasiadłeś. Ty kojarzysz tego człowieka. Ten człowiek jest nieśmiertelny, jak Gandalf, mógłbyś powiedzieć. Orotel, jeden ze starszych, jeden z tych, który również tobie wkładał czasami rózgom wiedzę do głowy. Ale oni są gdzieś dalej. Wy teraz usiedliście przy stole. Kilka drewnianych misek, coś do jedzenia, bukłak z winem, z wodą, trochę miodu, trochę suszonych owoców, trochę zimnego mięsa. Scena jest wasza. No, Gregor, drapiąc się po głowie, faktycznie trochę się rozgląda. Sprawdza, czy może kogoś kojarzy, czy... Na pewno powinien się czuć komfortowo w tym miejscu, ale chyba nie do końca. Może przez to, że nie ma przy nim jego ojca. Powiem wam, że rozmowa z Talandilem nie była łatwa. Ja spodziewałem się, że nie będzie, ale albo to brak mojego ojca przy mnie. Zawsze ojciec z nim rozmawiał, zawsze to oni trzymali się razem, albo coś innego, ale no, bałem się. Naprawdę bałem się, że możemy tego miejsca razem, jako drużyna, nie opuścić. Ach, słusznie prawisz, Gregorze. I ja takie wrażenie przez chwilę odniosłem. Talandil wydaje się człowiekiem czynu, ale zawzięty, oj, zawzięty diabelnie. Na ludzi z gór, przecież to ludzie, rozumiem taką nienawiść do orków, do goblinów, do całego plugastwa, ale że człowiek do ludzi, rzadko coś takiego widziałem, a widziałem już wiele. Jak to się mówi, człowiek człowiekowi wilkiem, ale nie Talandil. Nie powinien. Oni wszyscy tutaj mają misję. Są tutaj po to, by tych ludzi bronić. Nie muszą ich lubić, nie muszą szanować, ale walka ze złem to nasza misja. To nasze zadanie. Widzisz, tam w oddali te dzieci. Tam z tym starcem. Od najmłodszego wpajają nam, że zło czai się wszędzie. Każdy wokół nas może mieć w sobie coś złego. Przez każdego z nas może przemawiać ktoś, kogo się nie spodziewamy. I to właśnie my powinniśmy to dostrzec. Przeraża mnie to, że właśnie coś takiego dostrzegłem w Talandiru. A jest to chyba ostatnia osoba, a może poza Gandalfem, po której bym się tego spodziewał. Jestem przerażony. Jestem naprawdę przerażony. Posłuchajcie. Nie bój się, na zapas. Wybacz, tylko przyszła mi również jedna myśl do głowy. Tak, wydaje mi się, że wszystkie te kabały, których byliśmy świadkami, albo świadkami dopiero co mamy zostać. Wiecie, o czym mówię. Najpierw biedny Percy, teraz tutaj ta sytuacja, Talandil, ludzie z gór, ten twój znajomek Sinarn z tą całą latarnią i to wszystko przy tej czarnej bruździe, o której mówił szary strażnik, to wszystko wydaje mi się być dziwnie do siebie zbliżone.
Rzadko kiedy widzi się tyle podejrzanych wydarzeń w tak krótkim odstępie czasu i tak blisko siebie. Ciekawe, czy Gandalf, wysyłając nas tutaj, wiedział, co nas czeka w Fornoście. Ciekawe, czy miał jakiś plan. Czy tak po prostu. To my mieliśmy zbadać i poinformować go o tym, co się tutaj dzieje. Ciekawe. Cokolwiek wiedział Gandalf, myślę, że miał całkiem dobre przeczucie. Tak. Co masz na myśli? Zaglądam za ramię, żeby zobaczyć, czy pozostali strażnicy są wystarczająco daleko, żeby nas nie słyszeć. A następnie nachylam się trochę nad stołem. Wiecie, tam w trakcie rozmowy z Talandilem, już na sam koniec, byłam dosyć mocno skupiona na tym, co się działo na pieśni, ale byłam też skupiona na jego twarzy. I zauważyłam coś, co zdaje mi się umknęło większości pozostałych osób tutaj, bo jakby nie patrzeć, mało kto ma do czynienia z magią, czy też innymi niezwykłymi zjawiskami. Widzieliście broszkę, którą nosi Talandil? Widzieliście tą przypinkę z perłą, którą nosi na piersi? Misterna ozdóbka, trzeba przyznać. Bardzo wprawne rzemiosło i ładny kamień. Bregorze, czy ty znałeś Talandila wcześniej? Czy on miał ją już wtedy? Dobre pytanie. Wiedza. Ciężko mi powiedzieć. Wiedza. Zapraszam na wiedzę. Oczywiście dobra. Mowa o... Przy okazji czat, dajcie znać, czy już mnie lepiej trochę słychać. Mowa o jedynej tak naprawdę ozdobie strażników, którą noszą, czyli tak naprawdę gwieździe, która odwołuje się do gwiazdy Elendila. I to jest symbol tak naprawdę Północnego Królestwa. Ale to, co miał na sobie Talandil, faktycznie było przepięknej roboty. Zresztą Brambor to zauważył, może nie widział więcej, ale na pewno przykuło to uwagę. Dobra, czyli mam niewiedzę, to ciężko mi powiedzieć, ale my się nie ozdabiamy takimi rzeczami. Możliwe, że miał, ale szczerze, nawet jak, to chyba nie zwróciłbym na to uwagi. Nie pamiętasz po prostu, wiesz? Tak. Nie pamiętasz tego, nie? Bo może uznałeś, że jest to po prostu, wiesz, jest kapitanem, więc może ma jakąś ładniejszą, ale nigdy nie zwróciłeś może na to uwagi. Coś jest nie tak. Nie wiem, skąd ją ma, nie wiem, od jak dawna. Może ktoś mu ją podarował. Może warto byłoby zapytać. Niekoniecznie jego. Ktoś tutaj, stąd, fortu musi wiedzieć. Ta przypinka ma dziwne właściwości. Zdaje się, jakby pochłaniała Talandila to, co jest w nim najlepszego. Zdaje się, jakby pochłaniała wszelkie dobre uczucia, jakie się w nim budzą. Każda jedna emocja, ten moment, kiedy zobaczyłam, że w Talandilu budzi się z powrotem ten strażnik północy, obrońca swoich ludzi, to wyglądało tak, jakby ta perła płonęła całą tą szlachetność z jego oblicza. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że Talandil tak się zachowuje. Jestem w stanie ci uwierzyć, że nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Więc historia zna. Historia zna opowieści o ozdóbkach, które potrafią zagościć cieniowi w sercach ludzi, elfów, krasnoludów i wszystkich innych. Dobrze wiemy, skąd te ozdóbki pochodzą, z czyjego warsztatu wyszły. Jeżeli Talandil posiada coś podobnego, to może się wiązać z tym, o czym mówił Gandalf. O czarnej bruździe, o cieniu, który nadchodzi z północy. Może się to wiązać. Jeżeli masz rację i faktycznie coś jest na rzeczy, na pewno musiał to od kogoś dostać. Strażnicy nie przeozdabiają się w znalezione przedmioty, złoto, klejnoty. Nie, na pewno nie zwracają na siebie uwagi w ten sposób. Nie potrzebują tego. Musiał to od kogoś dostać i musiałby to być ktoś naprawdę dla niego ważny, inaczej w życiu by tego nie ubrał. Myślisz, że jeden ze strażników byłby skłonny ci
powiedzieć. Niekoniecznie Talandi, ale ktoś inny. Zastanawiam się, czy jest sens, żebym ja szła pytać, biorąc pod uwagę, jak tutaj patrzą na elfy. Myślę, że jest ktoś taki. Tamten starzec przy ognisku, na którego przed chwilą wskazywałem. I w tym momencie widzicie, przepraszam, tylko dostrzegacie w trakcie rozmowy, jak do waszego stołu podbiega jeden z tych dzieciaków, które siedziały przy tym starcu. Skłania się, patrząc na Bregora, spogląda się na Sinarn, spogląda się na Brambora i po czym rzuca spojrzenie na Różyczkę oraz Robina, którzy siedzą obok siebie i delikatnie się uśmiechną. Mistrz wysłał mnie po dzban tego piwa i próbuje sięgnąć po dzbanek, który stoi na tym stole. Ten stół jest duży, to jest taka bardziej ława, przy której może usiąść zdecydowanie więcej osób. Ale jest tam miejsce, tak? Tak. Ale czy sam uniesiesz taki wielki dzbanek? Spogląda się na ciebie. Będę strażnikiem. Oczywiście, że poradzę sobie z głupim dzbankiem. Tego, że może powinieneś bronić honoru naszego małego. No dobrze. Wstaję. Biorę ten dzban i po prostu lekko wypychając młodzieńca przed siebie, idę w kierunku tego starca i tych dzieci, tego ogniska. Razem z nim. W porządku. To nie jest daleko. Jakby ognisko to główne, przy którym rozmawialiście z Talandilem, jest nieco z boku. Wy siedzicie w takiej przy ławie, przy której faktycznie można coś zjeść. Różyczka zresztą zajada już kilka owoców, rozglądając się ciekawie. Bregor, odszedłeś razem z tym chłopcem, niosąc ten dzban piwa i słyszycie, myślę, że taki głos, który gdzieś tam ciągnie się z tego drugiego ogniska. To było blisko 1000 lat temu. Fornost był oblega. Spogląda się na ciebie. I teraz ja muszę zrobić ja jako przerwę. I teraz chciałbym, żeby każdy z was podał mi imię swojego ojca. Albo, bo ja zawsze o tym zapominam, a to jest ten moment, w którym chciałbym sobie gdzieś to odnotować. Bregor. Trandar, Trendil, nie pamiętam. Mój ojciec to Targon. Targon, okej. Okay. A matka Idril, jeżeli to ważne. Okej. Okay. Świętej pamięci mamusia oczywiście. A z ojcem to nie wiadomo. Mam nadzieję, że nie. Sinarn? Matka Santriel, ojciec Ostirion. Okej. Okay. Rudzik? Hobson Gamgee. Okej. I Brambor. Zdecyduj się na jakieś imię, żebyśmy już mieli do końca jedno. Wcześniej podałeś jedno i drugie imię. To ludzie tak mają. Jeśli pamiętam, ostatnio podałem imię Rubnar. Rubnar? Jest Rubnar zwany Gburem. Rubnar Gbur. Okej. Okay. W porządku, dziękuję Rubnar. Pięknie. To chciałem po prostu jeszcze sobie zrobić. Dobrze, w porządku. I kiedy ty zbliżasz i mężczyzna, Orotel spogląda się na ciebie, uśmiecha się spod tej jego starczej twarzy, błyszczą oczy. Bregor, syn Targona. Cóż za niespodzianka. Oczywiście Bregor kłania mu się w pas. Mhm. Odstawia piwo, ten dzban tego piwa. I witam, mistrzu. Cieszę się, że cię widzę w tych niespokojnych czasach. Widzę, Orotel uśmiecha się do ciebie życzliwie, wstaje, jest już lekko przygarbiony, jest starcem, nawet jak na warunki ludzi strażników północy. Ale wita się z tobą jak strażnik. Mimo wszystko jest to dosyć silny uścisk, chociaż nie ma przy sobie broni, nie wygląda już jak wojownik, raczej jak mędrzec. Wokół was siedzi kilkanaście dzieciaków, które przyglądają się wam. I to jest też moment, w którym Różyczka wali cię łokciem w bok, Robin, zeskakuje z tego i
z zaciekawieniem rusza za Bregorem, ale tak trzymając pewien dystans. Ej, gdzieś... Gdzie tam idziesz? Ale zostaw, to są sprawy strażników. Jak tak idę cały czas za różyczką, to właściwie ten dystans się cały czas zmniejsza na tyle, że jak ostatnie zdanie wypowiadam, to różyczka już jest... I różyczka... Dzień dobry. I faktycznie gdzieś stajecie z boku i kiedy dwójka hobbitów odeszła, Brambor i Sinarn zostaliście przy stole. Tamci strażnicy, którzy jakby są waszą eskortą, jeden z nich ruszył wzdłuż, ale nie narzucając się, tak żeby faktycznie trzymać gdzieś ten poziom, trzymać was na oku, ale drugi został przy stole, ale też jakby wam nie przeszkadza w ewentualnej rozmowie. Bregor, kiedy zaczęliście rozmawiać, nie, to faktycznie rozmowę przerwało pojawienie się dwójki hobbitów, które natychmiast przykuły uwagę i te dzieciaki spoglądają się w te hobbity, w Różyczkę i w Rubina z takim niesamowicie dużym zaciekawieniem, ale również chłopiec, który szedł, że tak powiem, z tobą przy tym piwie, uśmiechnął się, nie? I ten taki uśmiech był taki... Nie spodobał się ten uśmiech. Ten uśmiech był taki na zasadzie, cóż to za mały ludek, nie? Orotel również to zauważył i jakby spojrzał się na tego chłopca, spojrzał się na hobbitów, uśmiechnął się. Robin, jesteś trochę taki, może nie zażenowany, ale zakłopotany. Różyczka również się skłoniła, ale jakby się nie odzywa, tylko mówi dobry wieczór, nie? Bregorze, dobry wieczór. Uśmiechnął się, spojrzał, po czym spojrzał się na ciebie, wziął od ciebie ten kufel, to znaczy ten dzban piwa. Skończę tylko lekcję i będziemy mogli porozmawiać. Niesamowite. Hobbici znowu w Fornoście. Po czym jakby zignorował całą waszą trójkę, obrócił się do tych dzieciaków. Blisko 1000 lat temu Fornost obległa armia. Niepoliczalna. Złego czarnoksiężnika Sangmaru. Król, wiedząc, że nie jest w stanie odeprzeć ich spod murów, poprosił Gondor o pomoc. Król Gondoru zbierał flotę i armię. A Fornost wówczas, blisko 1000 lat temu, moje dzieci, północna twierdza stała sama i walczyła z przerażającym wrogiem. Przez rok nasi przodkowie bronili to piękne miasto. Samotni. I teraz spogląda się takim... Po tych dzieciakach zawiesił wzrok na dwójce hobbitów. I nie zgadniecie, kto przybył z pomocą. Wtedy, wówczas, tylko ten mały ludek z Shire wysłał kontyngent łuczników, którzy bronili razem z waszymi przodkami klejnot północy. Mały chłopiec spogląda się nagle, jego ten uśmieszek taki lekko drwiący zmazuje się z jego twarzy, spogląda się na niego, spogląda się na ciebie, Robinie. Mistrzu, ale jak takie karzełki mogły przeciwstawić się siłom złego czarnoksiężnika? Przecież... Nauczyciel spogląda na niego karcącym wzrokiem, ale nie ma w nim złości. Halasie, synu Marliasa, niewielkość czyni kogoś odważnym. W tym czasie ten mały ludek wysłał swoich, aby bronili razem z nami murów tego miasta. I choć ostatecznie nie zmieniło to przebiegu bitwy, bo Fornost po roku padł, to hobbici z Shire walczyli z naszymi braćmi ramię w ramię i umierali wraz z nimi.
bardzo nieuprzejmie jest nazywać kogoś karzełkiem, Hallaś. A teraz przeproś naszego gościa. I ten chłopiec spogląda się na ciebie, na Różyczkę. Pojawił się na jego twarzy czerwony pąs. Proszę o wybaczenie, szlachetni hobbici. Ja, Hallas, proszę o wybaczenie. Gdzieś słychać ujadanie jakiegoś psa. Wybaczam. Przepraszam. No to przerwa. Zawiesił się chwilowo, zamyślił. Tak jest. To jest jakiś koszmar. Zawsze w najważniejszym momencie się objawia. Przepraszam, już jest. Wybaczam. Proszę mi wybaczyć. Różyczko, chodź w tej chwili. Rudzik chwycił ją tak mocno, jak tylko mógł, za ramię, chyba trochę za mocno, bo usłyszał lekkie jęknięcie i bardzo szybko odciągnął ją dobre kilkanaście kroków, gdzieś przy ścianie. Kiedy ty ją, wiesz, tak chwyciłeś, ona faktycznie zaskoczona i jęknęła, też lekko zaskoczona tymi przeprosinami, zaczyna taka trochę ogłupiała, wiesz, odchodzić. I wówczas jeszcze ten Orotel w takim razie spogląda w waszą stronę. Nie musicie nigdzie odchodzić. Zawsze mury Fornostu dla hobbitów będą ich domem i będziecie naszymi szanowanymi gośćmi. A tak. Rudzik zupełnie jest posypany, ciągnie Różyczkę gdzieś na bok i mówi, odwraca jej twarz do swojej, patrzy jej prosto w oczy, tak na 20 centymetrów i mówi, słuchaj. Słyszałeś? Dziadek Rudiger, kojarzysz tego starego, który śpiewa przy ognisku często. Głosami. Tak, właśnie ten. Kojarzysz? Taka pieśń stara o złamanych strzałach z Norbury. On często ją śpiewa. O napiętych cięciwach, o drużynie odważnych łuczników. Że ja w ogóle, że do mnie nie dotarło. Przecież Talandil nawet o tym. Ty wiesz, Różyczko, że wśród tych łuczników, o których opowiadał ten strażnik, byli potomkowie Tuków i Gamczych, i oni sami z własnej nieprzymuszonej woli wiedzieli, że Shire nie jest końcówką całego świata. I oni poszli bronić Norbury, czyli Szańca Umarłych, czyli Fornostu. Różyczko, ty wiesz, gdzie żeśmy dotarli? Jej niesforne rudeloki jakby rozwiały się. Ma oczy szeroko otwarte i jest absolutnie również zaskoczona. To faktycznie, teraz rozumiem, dlaczego on był dla nas taki miły. Ma na myśli rzecz jasna Talandila. I tu was zostawię na chwilę. I wrócę do Bregora i Sinard, którzy być może coś przekąszając w tym momencie, albo popijając. Brambora i Sinard. Brambora, przepraszam. Brambora i Sinard. I dostrzegacie tą całą sytuację. Mhm. Znaczy ja myślę, że pierwsze co robię, jak już nasi towarzysze sobie pójdą, to dostaliśmy jakieś piwo być może? Tak, jest tam piwo, jest woda, jest jakieś pewnie też wino. Podnoszę ten kufel, który postawili przede mną w takim geście do Brambora i mówię, no to co, jak w Bree? Nie musisz mnie namawiać. Twoje zdrowie, piękna elfia towarzyszko. I myślę, że na dobry początek po prostu pijemy. Ale teraz do rzeczy. Widzę, że twoje elfie oczy zauważają więcej niż ludzkie, hobbickie, a nawet moje. Powiedz mi więcej o tym, co widziałaś. O tym świecidełku, które nosi nasz uparty Talandil. Wygląda, jakby było nie na miejscu, w sensie, tak jak powiedział Bregor, raczej nie powinien nosić czegoś takiego strażnik. Jeśli nosi, to musi być coś wyjątkowego, więc mam nadzieję, że Bregorowi uda się wyciągnąć, skąd ta ozdoba się wzięła. A jeśli nie, zdaje mi się, że ci strażnicy, którzy nas prowadzili tutaj do Talandila, byli w miarę rozmowni. Może udałoby się ich jeszcze znaleźć i podpytać, ale
ta ozdoba musi mieć w sobie coś niezwykłego. Musi mieć. To jest jak siła, która wyciąga z niego dobro i zastępuje je czymś innym. Zastępuje je tą podejrzliwością, którą widzieliśmy. Zastępuje ją brakiem zaufania, a wiemy, do czego to wszystko prowadzi. To wszystko, co się dzieje tutaj na wzgórzach, to nie jest wina Talandila jako strażnika. Tak przynajmniej sądzę. Coś się z nim dzieje. Właśnie przez tą ozdobę. Być może wystarczy ją zdjąć. Być może trzeba będzie ją zniszczyć. Być może w ogóle nie będziemy w stanie zrobić z tym niczego. Może później, może kiedy wrócimy. Ale coś zrobić trzeba. Bo to jest ewidentnie manifestacja cienia w tym miejscu, tutaj w Fornoście. Tej zdoby nie zdejmiemy, tu się nic nie zmieni. Całe to miejsce jest jakieś takie ponure. A co do tej ozdóbki? Pośród moich pobratymców znane jest coś takiego, mówią na to. Gorączka złota. No, oczywiście wszyscy lubimy błyskotki, ale chodzi o to, że bywały przypadki, gdy ten jeden z drugim tak bardzo się zatracili w swoim uwielbieniu do szlachetnych kamieni, do złota, do bogactwa, że już później nie było sposobu ich poznać. Mówiło się wtedy, że wpadli w gorączkę, a ci, co mądrzejsi, co starsi, jak mój dziadunio, no i mówili, jak to mówił, że to cień w ich sercach się zalgnął. I wtedy mi opowiedział też na historię, którą wszyscy znamy. W pierścieniach, co to na manowce sprowadzały każdego, kto coś takiego na siebie założył. Coś mi się widzi, że tutaj coś podobnego jest. Okay. Gdybym tak dostał go w swoje ręce, gdybym tak obejrzał to świecidełko, przyjrzał się dokładnie, wziął moje szkiełko, zobaczył. Myślę, że wiele mógłbym wyczytać. Oj, wiele. Aż mi zaschło w gardle od samej myśli. Okej, okay, i teraz przeskoczę na chwilę. Bregor, do ciebie, ponieważ nauczyciel wydaje jeszcze kilka poleceń grupie swoich uczniów. Rotel wstaje, przelał sobie do kufla trochę tego piwa, zadał, że tak powiem, pracę domową, którą mają powtarzać. Nawet teraz po cichu w głowie powtarzasz poszczególne daty i wydarzenia, bo przypomina ci się, że również zupełnie niedawno, jak patrzysz na tych młokosów, ty również tu siedziałeś i starałeś się zrozumieć, o czym ten dziadek do ciebie mówi. A mówił o niezwykle ważnych rzeczach. I on odchodzi, jakby podchodzi cię, łapie cię pod ramię, trzyma to piwo. Bregorze, dawno ciebie nie widziałem, Fornosia. Cóż to za ciekawa kompania, w której podróżujesz? Dobrze cię widzieć. Gdybym miał cię przy sobie tak jak ci tutaj, to może mój ojciec byłby tutaj z nami. Wysłał nas tutaj Gandalf. Synowie nie odpowiadają za czyny swych ojców, Bregorze. Wiem, ale nie pociesza mnie to w żadnym stopniu. Wysłał nas tutaj Gandalf. Może dziwne kompanie, ale mamy misję. Jednak przyszedłem do ciebie w innym celu. Rozmawialiśmy z Talandilem. Coś się z nim dzieje. Bałem jego się. Jego twarz zrobiła się bardziej posępna po tym, co powiedziałeś, nie? Bałem się. Dostrzegłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Jeżeli ktoś taki jak ja to dostrzegł, jestem pewien, że ty również, że wy wszyscy tutaj również to dostrzegliście. Wiesz może, czym jest ta przypinka, którą Talandil ma przypiętą cały czas na swojej zbroi? Ta z tym takim czarnym klejnocikiem. Wiem, że to, o czym mówię, może się wydawać durne, ale to może wiele znaczyć. Może
masz odpowiedzi na moje pytanie. Będę chciał, żebyś sobie rzucił albo na uprzejmość, albo na przekonywanie. Myślę, że to nie jest absolutnie manipulacja w twoim wydaniu, ponieważ ty znasz Orotela, dostaniesz ode mnie ułatwienie. Będzie to rzut z ułatwieniem. Czyli musisz sobie zaznaczyć na karcie z lewej strony rzut wzmocniony. To się nazywa wzmocnienie na karcie. Dobra, postaram się ten rzut wzmocniony znaleźć. Po lewej stronie, po lewej, modyfikatory. Tak, masz normalny, masz zaznaczony, zaznacz sobie wzmocniony, a później wybierz którąś z umiejętności. To może być albo uprzejmość, albo przekonywanie, no bo raczej to nie jest respekt. I tutaj mam zero, więc może uprzejmość po prostu. Okej. Okay. Nie dodaję sobie nic, jakby. Możesz spalić punkt nadziei i dodasz sobie wtedy dodatkowe kostki. Dobra. Bierzesz nadzieję? Tak, a niestety chyba nic z tego nie wyszło. Okej, czyli rzucałeś z uprzejmości, w porządku. I niestety to jest 12. Zauważyłeś natomiast w jego twarzy, że on zdecydowanie wie, o czym mówisz. Ale jest lojalny wobec kapitana. I chyba dlatego nie chcę ci zdradzić. Mogę się jakoś jeszcze do tego odwołać? Do tej niechęci? Oczywiście. Jak on miał na imię? Przypomnisz mi? Orotel. Orotel. Jak to się odmienia? Orterze? Lule? Orotelu. Orotelu. Orotelu, dobra. Mhm. Orotelu, chcemy dobrze. Proszę, przez wzgląd na mojego ojca, proszę. Jesteśmy po tej samej stronie. Pamiętaj o naszej misji. Ja głupi jestem, wiem, że o niej pamiętasz, ale coś się dzieje. A możliwe, że aktualnie tylko my, tylko ci hobbici, których tak zachwalałeś. Tylko ta nasza mała grupka jest w stanie coś zrobić, coś zmienić. Proszę. Widzisz, podnosi wzrok na ciebie, po czym bystro spogląda się w prawą stronę, tam, gdzie stoi jeden ze strażników, którzy was eskortują. Taranorze, Syru Eranora, niegrzecznie jest podsłuchiwać. Chyba nie przykładałeś się na lekcjach. Zmitygowany strażnik pokłonił się przed Orotelem. Wybacz, to rozkaz kapitana. Jesteście eskortą, jak dobrze zrozumiałem. Więc możesz eskortować z większej odległości. Wśród przyjaciół jesteśmy. I ów strażnik karnie zrobił kilka kroków do tyłu. Nie mogę ci wiele powiedzieć, Bregorze. Poza tym, że wiemy, że coś się dzieje z Talandilem. Jego obawa o Fornost, o te ruiny, o to wszystko, co zostało, o naszą spuściznę, o naszą historię, w pewnym momencie stała się obsesją, która przysłania mu osąd. Ale to jest Talandil, ten Talandil. Musimy mieć coś więcej, żeby go przekonać. Musimy znaleźć coś, co go przekona. A gwiazda Elandila przyniósł ją z jednej z wypraw. Pośród ruin. Twierdził, że odnalazł skarbiec ze spuścizną naszego ludu i to jest coś, co należy bronić, bo to jest jeden z niewielu dowodów na istnienie nas, ludzi Zachodu. Od tamtej pory jego obawy wzrosły do tego stopnia, że zaczął ignorować wiele różnych rzeczy. Słyszeliśmy, co się dzieje na północnych wzgórzach, ale wszyscy strażnicy są zebrani wokół Fornostu i mają go bronić. Przed kim mają go bronić? Od kiedy to wielki Talandil większą uwagę przykuwa do błyskotek niż do
swojej misji, do naszej misji. Tam za murami są ludzie, którzy potrzebują pomocy, uciekają. Przed czymś, co nam się nawet nie wyobraża. Przed nieznanym złem. Czymś, czego nawet nie potrafią nazwać, wytłumaczyć. Tam na górze dzieje się na północy coś złego. Zaraz wyruszamy do Czarnej Bruzdy, będziemy wiedzieć więcej, ale... Źle się dzieje, mistrzu. Z tego co wiem, mam wam towarzyszyć Elnit. Córka Drachila, jedna z lepszych strażniczek, będzie waszą przewodniczką. Ona szuka dowodów, żeby przekonać kapitana. Jeżeli jej się uda, to nam wszystkim się uda. Muszę wracać do swych uczniów. Życzę wam powodzenia. Dziękuję. Bregor skiwnął głową i po prostu odszedł w kierunku swoich towarzyszy. Okej, przyjmijmy, że to się jakby Różyczka z Robinem wrócili do tego stołu i jest moment, w którym Bregor również wraca, żeby przeskoczyć. Chyba, że chcecie coś zrobić. Ja chciałam właściwie dodać jedną rzecz do naszej rozmowy z Bramborem, bo Brambor mówił o tym wszystkim, co się tutaj dzieje, o tej błyskotce i tak dalej. Ja tylko chciałam dodać, że... Ale wiesz, Bramborze, z drugiej strony, czy to nie jest dobra wiadomość? Czy to nie jest dobra wiadomość, że to nie człowiek został złamany, to nie jego charakter się zmienił? Tylko to po prostu wpływ, być może przedmiotu, być może cienia, to coś... Na co możemy coś poradzić. Nie wiem jak ty, ale ja się cieszę, że tu dotarliśmy. Ja się cieszę, że tu jesteśmy. Że zostaliśmy wpuszczeni. Że możemy porozmawiać. To pierwszy krok do tego, żeby było lepiej, nie sądzisz? Ach, jak to mówią. Nie chwal złoża, zanim nie wykopiesz samorodka. A najlepiej kilku ton tychże. Nie wiadomo. Z mroczną magią. Z cieniem. Nigdy nie wiadomo. Jakby to był krasnolud, jakby to była miłość do złota, to byśmy go z chłopakami związali na wóz i hajda gdzieś z daleko, to by tyle mu roboty dać, żeby zapomniał o takich rzeczach. Ale tutaj, tu... Może być równie, ale tak jak powiedziałaś... O co próbuję? Myślę, że powinniśmy pomóc Talandilowi rozstać się z tą błyskotką. I teraz co próbuję powiedzieć, to i wznoszę kufel, bo już pewnie widzę, że oni do nas wracają, że jest jeszcze sporo nadziei na to, że będzie lepiej. Wracam do Rucika, która Różyczka oczywiście wysłuchała, jakby sobie, wiesz, poukładała to wszystko, ma oczy otwarte. A jednak miałam rację, Rudziku, miałam rację. Mówiłam, że jesteśmy odważni, ciekawi świata, że nie musimy mieszkać tylko w Shire i piec placków. Chociaż placki są ważne, ale skoro byliśmy tu, to możemy być wszędzie. Robinie. Robin jednym uchem słucha Różyczki, ale tylko jednym uchem. W głowie Rudzika zaczyna się budować coś niesamowitego. On tak naprawdę przewraca oczami to na lewo, to na prawo, jakby w jego głowie zaczęło się coś budować. I co chwilę tylko w zupełnie przypadkowych miejscach wypowiedzi Różyczki mówi: ha, tak, no, tak, tak, idziemy. Do nich idziemy i w tym momencie ciągnie Różyczkę, tak samo jakby to była jego nieznośna córka, którą wyciąga z piaskownicy w tym momencie. Takim zamaszystym krokiem, zupełnie nie hobbickim, a może właściwie bardzo hobbickim, podąża do stołu, gdzie gdzieś już posłyszał, jak Sinard mówiła, że cieszę się, że tu jesteśmy. Pąs na twarzy Rudzika, zupełnie takie rozpalone, jakbyście, no, nie wiem, czy nie pierwszy raz widzicie takiego Rudzika, który wdrapuje się na krzesło. Z czego się cieszysz, Sinan? Patrzę na twój entuzjazm i już nie mogę się doczekać. Cieszysz? A, ale czego? Cokolwiek chcesz nam powiedzieć, bo wyglądasz jakbyś... Ja?
Nie, tak, że... nie, nic nie chcę. Właśnie jak, chcę. Jak to nic nie chcesz? Oczywiście, że jest co mówić. No daj spokój. Ale jesteśmy bohaterami Fornostu. Właściwie... Właściwie jesteśmy bohaterami Fornostu. Bierze się pod boki. Zaraz. Talandil, jak byliśmy u niego, mówił o hobbitach, mówił o Norbury, o Szańcu Umarłych, mówił o Fornoście sprzed 1000 lat. I teraz ten starszy strażnik też opowiadał o tym, co tu się dzieje. Teraz wszystko rozumiem. Teraz zaczyna mi się wszystko układać. Teraz wszystko zaczyna mieć sens. Gandalf, Talandil, po co tu jestem? Ja też się cieszę, że tu jestem. Sinarn, cieszę się. Synowie i córki muszą pamiętać o czynach swoich ojców i dziadów. A nasi dziadowie, nasi ojcowie, którzy nie wrócili tutaj, stąd, z tych kamieni z Fornostu przed 1000 lat. Bo zginęli, bo walczyli razem z nimi. Dlaczego myślałem, że muszę być cały czas w Shire? Nie muszę. Ja właśnie dlatego z wami tu jestem. Dlaczego jestem? Właśnie dlatego jestem, że mogę wam pomóc. Ja jestem uczonym małym hobbitem, ale właśnie dlatego wyruszyłem z Shire. Ja wszystko teraz rozumiem. Ja nie tylko wiem o ptakach, jajkach i lesie. Ja dużo więcej wiem. Ja mogę pomóc. Ja przecież... A może nie jest to przypadek? Nie. To na pewno nie jest przypadek, że Różyczka, ona będzie wam jeszcze potrzebna, zobaczycie, bo to jest mały hobbit, tak samo jak ja. A hobbici byli potrzebni tutaj w Fornoście i będą potrzebni do Czarnej Bruzdy, kiedy wyruszamy. I to jest moment, kiedy Brygor właśnie wchodzisz, dochodzisz do stołu i słyszysz monolog Rudzika, który kończy się, kiedy wyruszamy. Orotel został z tymi swoimi dzieciakami, a ty wróciłeś do, wiesz, do stołu. Oczywiście podchodząc do stołu widzę, jak Rudzik, jakby taki wyższy o głowę, podekscytowany tym, co się przed chwilą wydarzyło. Dobrze, że się to stało. Może troszeczkę odwagi, może troszeczkę pewności siebie naszemu małemu przyjacielowi doda ta sytuacja. Ale, dobra, wracając jednak do tego, co chciałbym powiedzieć. Niewiele witaj się dowiedziałem. Witaj, kompanie strażniku, mówi Różyczka. Siadaj. Z nami przy ławie, porozmawiaj, ja czuję się, jakbym w domu była. Nieprawdaż, Ruciku? Witajcie, tak, Bramborze i Sinarn. Tak. To my tutaj, zanim strażnicy w ogóle tu przyszli, to hobbici dawno temu i z Gamczych, i z Stuków, i z wielu stuków. Rodów. Tak. Wyciągam rękę do Rudzika, tak jakbym chciała, żeby zszedł z tego krzesła, na którym podskakuje, przypuszczam, na całe to pomieszczenie. I... Napijmy się więc za to. Opowiedzcie nam wszystko. O właśnie, wypijmy. Jest tu taki cienku, może nie najlepszy, ale zdrowie. Witajcie w domu, chciałoby się rzec. Uśmiecha się Różyczka. Czym chata bogata? Częstujcie się. Brambor patrzy spod łba. Widzę, że naszej wielkiej piętce spodobało się tutaj. Ajajaj. Żebyś to ty, turkaweczko, miała pojęcie, na co się szykujesz. To nie jest zabawa. Pogładził się Brambor w tym momencie po swojej czaszce, gdyż w tym momencie siedzi już bez hełmu, już go wszyscy widzieli i po bliźnie, którą, paskudnej bliźnie, która mu tę czaszkę przedziela. W takich miejscach jak to, Różyczko, można dostać nieźle po czerepie. Uwierz mi, wiem, co mówię. I nie chcę tutaj studzić twojego entuzjazmu, bo widzę, że i nawet Rudzikowi się udzielił. Ale mam przeczucie, że mierzymy się z czymś po prostu złym. Jesteśmy w dobrym, bezpiecznym miejscu. Pozwól im się cieszyć. Choć przez ten jeden wieczór. A i niech się cieszą. Ja mogę iść choćby zaraz, na północ. Prać, co tam tylko znajdę. Myślisz, że to na północy jest nasza najpilniejsza sprawa? Gdziekolwiek jest. Nie chcę patrzeć, jak takie młode duszyczki gdzieś tam legną w polu. Dość już mam takich widoków. I to jest ważne słowo, Sinarn. Nasza sprawa.
teraz to do mnie dotarło, Bramborze, że może nie jestem wysoki, może nie jestem do bitki najlepszy i nie mogłem znaleźć sobie miejsca w tej drużynie, ale właśnie w drużynie, Bramborze, każdy z nas jest potrzebny i twoja zapalczywość i strażnicza wiedza o północy i moja uczoność i elfia, wszystko elfie, łącznie z magią. Wszystkość elfia i moja odwaga, właśnie. Rzecz jasna. I odwaga. I hobbicka odwaga także. Wszystko to razem jest jak jedno pudełko, Bramborze, z którego w razie czego można wyjąć kompletną całość. Bo co zauważy Sinarn, a ty nie zauważysz, to obronimy wszyscy razem. Teraz to wiem. I nie waż się. Nie waż się wątpić w to, bo ja zwątpiłem aż do tego momentu i myślałem, że bez sensu ta droga i że powinienem zawinąć się do Shire, ale teraz zrozumiałem, że nie, że ci hobbici, którzy byli przed nami tu w Fornoście, tu w Norbury, oni doszli dotąd, a my musimy dojść dalej, bo mamy swój cel, prawda? Prawda, Bregorze? Cel jest w tym, prawda? Prawda. Prawdę mówisz. I Bregorze, ponieważ właściwie po dzisiejszym wieczorze możemy powiedzieć, że my i strażnicy to w dużej zażyłości żyjemy i bronimy wspólnie tego świata przed tym, co złe i mroczne. I właściwie to chciałem tylko powiedzieć i to, co powiedział Robin, ja się absolutnie pod tym podpisuję. I skoro Gandalf... Ten Gandalf wysłał nas wszystkich na tą przygodę, to nie bez powodu, nie bez kozery. I trzeba to znaleźć i wyjaśnić. I na mnie możecie liczyć. Na mnie oczywiście też, absolutnie. Brambor stał, podszedł do niziołków, powoli spojrzał na nich. Oczywiście z wysoka. Gdyby to zapał mógł dodawać wzrostu, to obawiam się, żebyście wybili dziurę w tej ruinie aż do niebios. Niech wam będzie, kompanio. Niech wam będzie zdrowie naszej wyprawy. Zdrowie! I Rudzik się w tym momencie tak wyprostował, że właściwie stanął na palcach, żeby być przynajmniej równy krasnoludowi. Równi sobie. Zdrowie. Oby przymioty każdego przydały się nam, jak najlepiej potrafią. Mój topór już macie. A i kiedy trzeba będzie, to i mojego kamiennego łba użyję. Lekko zacięta twarz Różyczki spogląda. Mistrz, nauczyciel powiedział, że niewielkość decyduje o odwadze, więc zdrowie. I wyciąga kufel, drewniany kubek i również z niego popija. No, ale dobrze. Co teraz? Udało się czegoś dowiedzieć na temat tej przypinki, Bregorze? Myślę, że tak, chociaż nie na tyle dużo, by było się czym chwalić. Na pewno odpowiedzi czekają na nas w Czarnej Bruździe. Musimy wyruszać i możliwe, że tam czegoś się dowiemy. Bregorze, raczej nie uda nam się tej przypinki z Talandila zdjąć, ale wierzę w to, że nie znalazła się na jego pancerzu. Bez powodu. Chcę tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest przyczyna jego zachowania, to jest przyczyna jego podejrzliwości, tak czy siak. Cokolwiek stanie się w następnych dniach czy tygodniach, tej broszki trzeba się będzie pozbyć. Czy zrobimy to teraz, czy zrobimy to po powrocie z Czarnej Bruzdy, czy kiedykolwiek indziej. Myślę, że to jest jedyna droga, żeby Talandil wrócił do siebie. Ale to ty go znasz lepiej. To ty jesteś strażnikiem. Jestem pewny, że... co powinniśmy teraz zrobić. Jestem pewny, że nie tylko my dostrzegliśmy, że coś jest nie tak. Wszyscy tutaj obecni wiedzą, że coś się dzieje. Są wierni Talandilowi, ale wiedzą i widzą, że coś się dzieje. Jeżeli tylko odpowiednio pokierujemy sprawą, na pewno uda nam się ten problem rozwiązać. Może latarnia, która została skradziona... Jeżeli jakimś cudem udałoby nam się ją tutaj dostarczyć z powrotem, rozświetliłaby Talandilowi oczy. Może pomogłaby faktycznie ten
kłopot rozwiązać. Na pewno inni strażnicy, gdy zobaczą, z czym wrócimy, z czym wróciliśmy, nam w tym pomogą. Myślisz, że w tym czasie Talandriel nie zrobi jakiegoś głupstwa? Nie boisz się o ludzi? Głupstwa się dzieją tak czy siak. Czy tutaj, czy za murami, czy w Bree, czy w Shire. Wszędzie się dzieją głupstwa. Mamy cel, mamy misję i trzeba się na tym skoncentrować. Siedząc tutaj rozmawiając o tym, nie pomożemy wszystkim. Ale zostawianie Talandila z tą broszą, to mi się nie widzi zbyt dobrze. Brosza ma na niego zły wpływ. A czy jest tutaj ktoś, komu możesz zaufać, Bregorze? Czy są tutaj jacyś strażnicy, którzy są twoim zdaniem godni przekazania tej wiedzy? Tacy, którzy mogliby mieć oko na Talandila, kiedy nas tu nie będzie. Upewnić się, że nie dokona żadnego straszliwego czynu. Nieodwracalnego czynu. Nie, myślę, że nie. Strażnicy, wbrew temu, co tutaj widzisz, nie trzymają się razem. Znamy się oczywiście, ale nie przyjaźnimy. To nie jest taka forma przyjaźni czy relacji, która pozwoliłaby mi na takie zwierzenia. Ale też jak sama widzisz... Ja tylko chcę ci dopowiedzieć, żebyś miał świadomość, bo na pewno Bregor ma tą świadomość, zwłaszcza po rozmowie z Rotelem. Jakby to, że on zrobił się dziwny, tak jak powiedział Rotel, zostało to zauważone i jakby wzmocniła się i spodęgowała do pewnego poziomu obsesji ta obawa przed tymi kradzieżami i jakby tym rozkradaniem majątku i tej historii. Natomiast nie ma sytuacji w tym momencie, w której ci ludzie by nie byli lojalni wobec niego. Ten poziom lojalności wobec swojego kapitana jest ogromny i trzeba było mieć faktycznie dowód na to, żeby spowodować, żeby oni się obrócili przeciwko niemu, albo, że tak powiem, coś zrobić z nim, nie? Ale to może być kłopotliwe w tym momencie. Bo nawet Orotel powiedział ci tyle, co ci powiedział. Ja wiem. Musimy pamiętać, jak ważną pozycję ma tutaj Talandil, jednak wierzę, że jeżeli zwołał do siebie tylu strażników, to strażnicy północy, to nie Talandil. Talandil nie odpowiada za nas wszystkich. Naprowadza, kieruje, pokazuje. Ale wierzę, że reszta tutaj zgromadzonych nie dopuści do tego, by stało się coś złego. Coś na tyle złego, byśmy tego później żałowali. Są tutaj starsi od Talandila. Są tacy, którzy widzieli wiele więcej od niego. Naprawdę wierzę w to, że nie stanie się nic złego. Trzeba mieć nadzieję. Od tego musimy zacząć. Mieć nadzieję. Pięknie, mały hobbicie. Wybijmy wręcz za nadzieję, o której mówisz. A jeśli byśmy chcieli, i tu się nachylam nad stołem, ukraść, zabrać tą broszę, to, że tak się wyrażę, byłby drugi powód, po co znielubiłby zupełnie elfy. Cynarn, przyjdzie na to czas. Bądźmy pełni nadziei, że może nam się uda nawet przehandlować tą broszę za lampę, albo znaleźć inne rozwiązanie, ale... Wbrew obiegowej opinii w Fornoście, nie wszystkie elfy to złodziejaszki. Właśnie dlatego nie powinniśmy teraz... A z drugiej strony, Cynarn, jesteś pewna, że gdyby dostało się to w nasze ręce, nie zrobiłoby tego samego z nami, co z Talandilem? O, wpływ cienia na pewno jest znaczny, ale wierzę w to, że wiedząc, jaką moc posiada broszka, bylibyśmy w stanie coś na to poradzić. A, właśnie o to chodzi. Właśnie do tego dążę. Właśnie o tym mówię. Właśnie dlatego jestem uczonym. Wiedza. Bez wiedzy nie ruszajmy tej broszy. Powiedzę, choćby i do bruzdy, choćby i w każde miejsce, ale dowiedzmy się, skąd ją ma. Zanim ją będziemy chcieli zdjąć albo ruszyć, zniszczyć cokolwiek, wiedza. Tak.
A gdy trzeba będzie tą groszę jednak dostać, to przecież pamiętajmy o tym, że mamy pośród nas hobbitów, chciałem powiedzieć. A wszyscy dobrze wiemy, że wiedza wiedzą i tak dalej, ale jeżeli chodzi o zręczne ręce, to nie masz nic pośród hobbita. Ja wypraszam to sobie, żeby to, że moim sąsiadem jest Bilbo Baggins po drugiej stronie pagórka, nie znaczy, że wszyscy są włamywaczami. Nie wszyscy są złodziejami, nie wszyscy kradną. Bagginsa, to, że słyszał o Bagginsie, to się tak powiem. Ale ukryć nie można. W toporze również nie. Ale ukryć nie można, że zręczne palce to i mamy. I przede wszystkim po cichu chodzić możemy. Czyli mamy. Na boso. Mamy plan A, plan B, plan C i kto wie, ile jeszcze tego w zanadrzu. Bardzo dobrze. Jest. Zdrowie wszystkich włamy hobbitów. I Bagginsów, i tuków, i Zaszajer. Poczekajcie, bo coś się Zaszajer. Stało. Coś Discord mi zaszalał. A czemu? Nie zaszalał, tylko Zaszajer. A dobra, wróciło wszystko. Okej, nie, bo kamerka mi się włącza, nie wiem. W każdym razie oczywiście Różyczka też wznosi toast. I słuchajcie, to jest taki moment, w którym znowu gdzieś jakieś psy ujadają, ale faktycznie przez chwilę zrobiło się po prostu przyjemniej. Jakby przez chwilę świat trochę wyglądał inaczej, jakby to, z czym mielibyście się mierzyć. Kurczę. Chyba najlepsze słowo już bez wielkiego opisywania. Faktycznie pojawiła się jakaś nadzieja, że to wszystko może się dobrze skończyć. I to będzie moment, w którym wy będziecie mogli sobie wyrównać te wasze poziomy nadziei za te punkty, które robiliście z poprzedniej sesji. Ale teraz... Tak samo jak na początku, tak? Nie. To znaczy, wy możecie. Teraz już zaczęła się nowa sesja, więc macie znowu tą pulę, więc jeżeli na przykład chcielibyście z tej puli skorzystać teraz, w tej chwili i uzupełnić sobie braki, jeżeli macie jakieś, to możemy tak zrobić, tylko pamiętajcie wtedy z tej szóstki, którą macie na karcie, każdy punkt, który ktoś weźmie, to obniża wszystkim o jeden ten poziom, czy tam o tyle punktów, ile wzięliście, nie? Także... To jest jakby, zanim przeskoczymy, czy chcecie uzupełnić teraz jakby na maksa poziom nadziei, wyciągnąć? Ja mam 10 na 12, więc myślę, że mógłbym. Możesz dwa opcja. Teraz spalić punkty nadziei z puli zażyłości i wtedy będziesz miał 0, to znaczy będziesz miał maksa, natomiast pula zażyłości na tą sesję spada do 4. I wtedy tą zażyłość jeszcze w trakcie sesji będziemy mogli wykorzystać... Przy jakichś odpoczynkach czy tego typu rzeczach, nie? Dobra, to ja bym sobie naładował. Zwłaszcza, że mamy wyruszać, to fajnie byłoby. Okej, okay, w porządku. Miał na full. Z tego co wiecie, zresztą Talandil to powiedział, wyruszy z wami jako przewodniczka Elnit. Jedna ze strażniczek, która po prostu będzie waszym przewodnikiem na północnych wzgórzach. I to ma się odbyć jutrzejszego dnia. Ma być... przybędzie do was przed południem i będziecie gotowi, jak będziecie, żebyście po prostu gotowi byli do podróży i do wyjścia. Czy chcemy jeszcze coś zrobić w tym momencie, czy idziemy odpoczywać? Ja bym siku zrobił. Przerwę można zrobić. Okej, zrobimy sobie przez... Powiedział Bregor. Powiedział Bregor. Rzuć sobie na sikanie, masz wzmocnione. A jeżeli nie wyjdzie, to co? Nie. W drugą stronę? Bo rozbijemy całość. Dobrze. To teraz tak. Przyjmijmy, że obaj strażnicy skierowali was w obszar, w którym będziecie mogli odpocząć. Jest to w ramach ruin oczywiście, więc może nawet jest jakiś tam element zadaszenia, ale będziecie tak naprawdę spali pod niemalże pod gołym niebem. I co? I pozwolę wam ściągnąć po jednym punkcie znużenia. Jeżeli macie jeszcze punkty znużenia po podróży, to po jednym możecie sobie ściągnąć za te 8 godzin, które tutaj odpoczniecie. Tak sobie to przyjmijmy. I to będzie moment. Gdzie są te punkty znużenia? Pod siłą. Masz wytrzymałość. Dobra, czyli możemy mieć 0. Okay. To znaczy nie wiem ile macie, nie? Więc będzie miał 2. Będzie miał 0. No. Jak masz miałeś 2, to masz 1 ci zostanie. Bo nie czyścisz ich do 0. O jeden punkt sobie obniżasz. Dobra. Okej, dobra. I to jest moment, w którym wy faktycznie gdzieś
wśród tych ruin kładziecie się spać. I to jest też moment, w którym po raz pierwszy tak naprawdę, sekunda. Przy strzelającym ognisku usypiacie. I zaraz przejdziemy do przerwy, ale jest jeszcze jeden moment. Bram Boże, jak ty lubisz spać. Zwłaszcza po dobrej zabawie. Zapach strzelającego ognia, zapach alkoholu, posmak alkoholu w ustach. Coś, co towarzyszy Bramborowi od lat, ale coś, co mu również ciąży i ciągnie za nim jak kula na łańcuchu. W tych murach, w tym potężnym mieście, onegdaj potężnym mieście, stolicy, drugiej stolicy na północy, również obudziło się w tobie pewne poczucie, które wygnało cię z gór błękitnych na szlak. Bo straciłeś swoją szansę, Bram Boże. Przez co? Przez głupotę przecież. Miałeś wyruszyć z Torinem i z resztą kompanii. Otwierasz oczy. Zamglone, skacowana głowa. Leżysz pod jakąś ławą. Wysoko słońce przebija się przez jakąś dziurę nad twoją głową. Otwór może w ten sposób. Pochodnie płoną, a ty siedzisz sam w potężnej sali, w której rozłożone są nakrycia, ale jakby po biesiadzie. A ty jesteś sam. Bo oni już poszli. Brambor rozgląda się, szukając jakby to niemożliwe. Przecież ktoś by po ciebie wrócił. Przecież spoglądasz w dół, Bramborze. Kto był twoim kuzynem, przypomnij? Bifur, Bofur, Bombur. Pamiętasz, jak Bifur, Bofur i Bombur siedzieli z tobą i opowiadali o tym, co będziemy robić, Bramborze, że szykuje się, że w końcu wracamy do domu. A teraz spoglądasz na zalany piwem stół i podarty pergamin. Pergamin, który był twoim kontraktem. Każdy z was miał taki kontrakt, który podpisywał z Torinem. Twoja szansa została rozerwana na dziesiątki kawałków jak ten kontrakt. Ale coś więcej wówczas, Bramborze, w tobie zostało rozerwane. Być może Fornost, być może to legendarne miejsce, tak stare, jak miejsce, do którego ruszyła ta kompania, obudziło w tobie pewne poczucie winy. Ale mogę powiedzieć z całą pewnością, że Brambor będzie pierwszym członkiem drużyny, który obudzi się na drugi dzień. Z takim moralnym niesmakiem. Ale tylko ty o nim wiesz. I teraz, szanowni, zapraszam was na 5-minutową przerwę, po której wracamy. Dobra. Thank you.
Stary Persji mieszkał w Bri, dom przy rynku numer 3. Opowieści często snuł, a człek słuchał nocy pół. Raz się śmiał, raz puścił łzy, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji mieszkał w Bri, nigdy nie zamykał drzwi. Wszędzie wielu ludzi znał, bo do handlu talent miał. Na nikogo nie był zły, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji mieszkał w Bri, bardzo często mawiał mi. Wiatruszu wśród leśnych drzew i jak dzwonki ptaków śpiew. Nie ma nic, co lepiej brzmi, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji mieszkał w Bri, coraz częściej mi się śni. Duch ulotny, skrzydła dwa, w lot ku gwiazdom wciąż go pcha. Rajski ogon blaskiem lśni, stary Persji z miasta Bri. Stary Persji z miasta Bri, wielki ból w mym sercu tkwi. Miał nam być kolejny raz, nie zdążyłem przyjść na czas. Czy wybaczysz kiedyś mi, stary druhu z miasta Bri? Tutaj u kresu swej podróży spoczywasz pogrążony w mroku. Z dala od wież dumnych i dużych, z dala od gór wysokich. Tam nad cieniami słońca blask i gwiazda milion. I jesteśmy po krótkiej przerwie, więc kochani, jeżeli mieliście jakieś punkty wytrzymałości, które wam spadły, ale nie znużenia, to ważne, to teraz macie punkty wytrzymałości jakby na maksa. Swoje, te, które mieliście, te bieżące powinny być równe maksymalnym i wracamy. Ja teraz, że tak powiem, chciałbym to trochę przyspieszyć, bo faktycznie Brambor był pierwszą osobą, która się obudziła, ale jakby to nie jest w tym momencie najistotniejsze, bo wy faktycznie będziecie się, kochani, zbierać do drogi. Dosłownie zbierać do drogi. I ta podróż będzie zdecydowanie na północ. Jak pamiętacie tą mapę? Czarna Bruzda. Ja może wam pokażę tą mapę. Chwila. Hop.
Okej. Okej, dobra. I ja teraz wrzucę ją. Zmienimy sobie, słuchajcie, tak żebyście ją widzieli. Mapka jest już na Twitchu, także będziecie widzieli ją. Muszę przy okazji wam dociąć. I jakby też te znaczniki poustawiałem w ten sposób, żeby było już wiadomo co i jak, nie? Więc wy jesteście teraz w Fornoście. Waszym celem jest Czarna Bruzda. I jakby podróż będzie z Fornostu w tamtą stronę. Będziecie mieli też przewodnika, więc to na pewno będzie dla was ułatwienie. Czyli idziemy w sumie tymi pagórami takimi, tak? Zdecydowanie. I ty już wiesz, to ja myślę, że ty jako strażnik nie będziesz nawet się specjalnie nad tym zastanawiał. Ty już wiesz, że będziecie musieli jechać bez wierzchowców. Także wierzchowce będą musiały zostać tutaj. Znaczy, wydaje się najbezpieczniejszym tym, nie? Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Forności w sensie. Tak? Tak, tak. Ewentualnie możecie zostawić u Ulfara, ale to wtedy będziecie... Możecie od razu iść na północ, bez nazwijmy to, tracenia czasu odnośnie Ulfara, nie? No ale tutaj te wierzchowce z pewnością będą bezpieczne. No to ja się muszę pożegnać z pulpetem. Jasne. Tylko teraz chciałbym się jakby dowiedzieć, jaki jest... Czy chcecie prosto drogę ustawić sobie na Czarną Bruzdę? Czy chcecie to zrobić jeszcze razem z... planować drogę razem z waszym przewodnikiem? Może dowiemy się, co nasz przewodnik ma do powiedzenia najpierw, bo tak naprawdę nie wiemy. Okej. Okay. Dobrze, to słuchajcie, zróbmy w ten sposób. Pozbieraliście się, ogarnęliście się, jakaś toaleta w zimnej wodzie, coś zjedliście i... Przepraszam, nie mogę sobie tego odmówić. W każdym razie to jest też ten moment, w którym faktycznie żegnacie się ze swoimi wierzchowcami, zwłaszcza z pulpetem, panie Bramborze. No, ale również Rudzik ma swojego konika i... Jak się nazywa? Jak? Puchacz. Puchacz, puchacz. I jest tak, jeszcze przecież Śnieżynka Różyczki, więc kiedy Różyczka usłyszała, że faktycznie nie można podróżować w tamtą stronę, będzie wygodniej po prostu podróżować przez niekonno, no to zdecydowanie ona, że tak powiem, straciła dużo, dużo humoru. Ale nie zmienia to faktu, że w pewnym momencie do was, kochani, po prostu, kiedy siedzicie przy jakimś stole może... Dobra, no nie, chciałem się pożegnać. A nie, okej, jeszcze będzie ten moment, Ja po prostu chciałbym, żebyśmy doszli do tego wątku, w którym wy poznajecie Elnit. Bo faktycznie, kiedy rozmawialiście może w piątkę, po prostu planując albo zastanawiając się, w którą stronę i jak, albo co chcecie w tym momencie, jakby jak chcecie to zrobić, do waszego stołu, jakby do tego zakamarka, do którego wejścia, nazwijmy to, stało na straży dwóch strażników z zarządzenia Talandila, wasza eskorta, weszła do was, do tego pomieszczenia. To nawet nie jest pomieszczenie, pamiętajcie, że to są ruiny, więc to jest otwarty dach, tylko częściowo jakieś zadaszenie, ale weszła do was młoda kobieta, wysoka, smukła, o ciemnych włosach, które spięte w koński ogon, one po prostu opadają jej na ramię, w szarej, ciemnej opończy, w skórzanym, takim wierzchnim, wygodnym odzieniu, ale widać, że znoszonym, z wysokimi butami. Gdzieś ta jej opończa również spięta bardzo prostą gwiazdą. Taką, Bregor, również masz gwiazdę, musisz sam opisać, jak ona wygląda, ale jakby jest to prosty symbol w przypadku Elnit. W rękach widać kołczan, który stoi, wisi jej nad, wystaje jej z nadramienia, przy pasie miecz, w rękach łuk. Dosyć posępna twarz, ale rzuca, że tak powiem, taksuje was spojrzeniami, kiedy podchodzi do waszego stołu, zwraca się do was wszystkich, myślę, chociaż jakby patrzy się przede wszystkim na Bregora.
Bądźcie pozdrowieni, jestem Elnit, córka Adralia. Mam być waszym przewodnikiem z rozkazu kapitana Talandila. Wy jesteście podobno ci, którzy mają pomóc odzyskać lampę strażników. No, Tegor wstał na pewno, podszedł do niej i się z nią wita, tak, tak podaje jej rękę. Jak to strażnicy się witają? Dziękuję, że z nami idziesz. Czy masz już jakiś plan na naszą drogę? Może jest dobry moment na to, żebyśmy o tym porozmawiali. Chyba, że nie chcesz wiedzieć. Nie chcesz mówić. Przerzuca, jakby odsłania tą miecz, tak żeby wygodnie usiąść po prostu przy ławie. Myślę, że wszyscy się z nią witamy. Przynajmniej ja. Okej, okay, w porządku. Też się przedstawiam z imienia. Myślę, że tak. Skłania delikatnie głową. Ja się nie witam, ja podchodzę blisko i właściwie robię potrójny ukłon i przedstawiam się jako Rudzi Gamdzi, bla, 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 wszystko. Potomek obrońców Fornostu sprzed 1000 lat. A tuż obok Różyczka, która stanęła na zydlu i właściwie ignorując taką uprzejme przywitanie, wyciąga rękę jak Bregor do powitania, do tego złapania się za przedramiona. Na zasadzie, jestem Różyczka Tuk. Ja również jestem potomkiem tych dzielnych wojowników, którzy z Shire bronili razem z wami ramię w ramię Fornostu przed złymi armiami. I widać, że Elnit lekko jest zaskoczona, ale pomimo tej jej takiej, powiedziałbym, pochmurnej maski, gdzieś się pojawił delikatny uśmiech, skłoniła się również delikatnie w stronę, to znaczy delikatnie, po prostu jest to taki powitalny, uprzejmy ukłon w stronę Robina. Myślę, że nawet podała, może nie złapała się tak jak ze strażnikiem, z Różyczką, ale po prostu podała jej dłoń i podobnie również przywitała się z Bramborem. Po czym usiadła przy tym zydlu i spogląda się na was z takim zaciekawieniem. Ma taką ciemną grzywkę, która jej opada dosyć nisko przy oczach, ale jest smukła i powiedziałbym interesująca twarz tej kobiety. I Bregor, ty to na pewno dostrzega. Ty to dostrzegasz, bo dla was, dla strażników północy, wy nie tworzycie rodzin z nikim innym. Tylko pomiędzy sobą. Jakby widziałeś kobiety różne. Myślę, że Bregor mógł mieć różne kobiety. Nie ma to znaczenia, ale jako strażnik północy, jako Dunedain, dla ciebie nie ma możliwości tworzenia związku z kimś, kto nie jest również Dunedanem. Tak czy siak, spogląda się na was i mówi. Podobno wysłał was sam Gandalf, więc ja mogę być dla was tylko przewodnikiem. Gdzie chcecie ruszać? Jak mogę wam pomóc zaplanować drogę? Czarna bruzda. Przyjmijmy, wiesz, rozkłada mapę, nie? Albo może macie, siedzicie przy jakiejś mapie, ona po prostu spogląda na tą mapę, nie? I teraz przez. Dobrego z paluchem na mapie pokazuje. Czarna bruzda. Tutaj. Kiwa głową. Mówili, że elf, który skradł lampę, udał się na północ, jeśli dobrze pamiętam. Wspominali o czarnej bruździe? Nie wiem, czy nasze informacje są prawidłowe. Do końca nie wiadomo, w którą stronę udał się ów elf, ponieważ Talandil zabronił ruszyć w pościg. Początkowo miała rozpocząć się obława, ale później kapitan zdecydował inaczej. A dlaczego? Spogląda się na ciebie. Uznał, że tak będzie bezpieczniej dla Fornostu. Rozumiem.
chciał bronić w pierwszej kolejności swoich ludzi. Nie komentuję. Czy... Wybacz moją dociekliwość, ale... Czy były jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek powody, dla których ten elf miałby ukraść lampę? Czy cokolwiek na to wskazywało? Wiem tylko, że ów elf spotkał się z kapitanem i długo rozmawiali. Nie znam szczegółów, a nawet gdybym je znała, to nie mogłabym ich powtórzyć. Tak czy siak, tak jak mówił Bregor, słyszeliśmy jeszcze od Gandalfa, że w tamtych okolicach nie dzieje się dobrze, a skoro elf i lampa ruszyli właśnie tam, myślę, że chcielibyśmy dotrzeć tam jak najbezpieczniejszą drogą. I tak spoglądam w stronę Bregora. Jak najlepszą drogą. Najlepiej będzie, jeżeli pomożesz nam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To, gdzie zmierzamy, to północ. Tam jest czarna bruzda, po którą wyruszyliśmy i w tamtą stronę udał się nasz zbiegły elf. Jeżeli masz ślady, jakieś tropy, jakieś domniemania co do ścieżki, którą obrał, wiodącą w tamtą stronę, to byłoby dla nas wielce pomocne. Śmiem zauważyć, że najlepsza byłaby droga najbezpieczniejsza, a któż będzie lepiej bezpieczną drogę znał jak strażnik właśnie? Kobieta spogląda się na was. Czarna bruzda to swego rodzaju dolina pośród wzgórz, w ich ostatniej części. Ale zanim czarna bruzda, to trzeba przejść przez gniazdo. Najbezpieczniejsza i inaczej. Najszybsza droga to Sokoli Trakt, ale nie polecałabym Sokolego Traktu w dzisiejszych dniach. Nie jest bezpiecznie. Widziano orki, widziano gobliny, wargowie również. Bylibyśmy jak na widelcu. A więc co proponujesz? Jeśli chcecie słuchać mojej propozycji, zaczęłabym od Niedźwiedziego Jaru. I tam byśmy odpoczęli i znaleźli miejsce, dostali informacje. I pokazuję paluchem na mapie punkt. Czy mogę rzucić na wiedzę ewentualnie? Oczywiście. W rozgryzieniu tego miejsca? Słuchaj, jasne. Bo może chcę nas oszukać. Ja nie wiem. No dobra, to rzucam na wiedzę. Pewnie i tak nie rzucę dobrze, ale... Może... No właśnie. Okej. Wiesz co, jako strażnik, ponieważ może po prostu północne wzgórze nie były obszarem, w którym ty, że tak powiem, urzędowałeś najwięcej, ale mogłeś słyszeć. Prawdopodobnie jakaś tam miejscowa, zresztą ona zaczyna jakby od razu o tym mówić. To niewielka miejscowość właściwie, kilka domków na krzyż. Pewna swego rodzaju faktoria prowadzi ją Stalf, Styn Tyeda. To naprawdę niewielka osada, ale to człowiek z ludów wzgórz, ale utrzymujący kontakt ze strażnikami od czasu do czasu. Trochę jak Ulfar, a tego powinieneś chyba już znać, Bregorze. Pytanie tylko, czy zważywszy na to, co się tutaj ostatnio stało, jak ludzie wzgórz odbili się od naszych murów, czy będą chcieli nas przyjąć, czy mamy tam tylko przejść? Niepostrzeżenie. Stalf będzie osobą, która nam pomoże. Ma kilka długów wdzięczności. Zresztą stara się nie ingerować we wszelkie konflikty. Korzysta na połączeniu, na pośrednictwie między strażnikami, Bri, a ludem wzgórz. Zupełnie niedaleko od niego jest gniazdo, czyli główne miasto ludów wzgórz. I pokazuje paluchem. Jeżeli wasz elf ruszył na północ, z pewnością przechodził przez gniazdo. W takim razie nasza trasa jest oczywista. Czy tego chcemy, czy nie, musimy przejść podobną drogą. A nuż,
widelec, kilof i siekiera. Może po drodze uda się trafić na więcej śladów zbiega. Nie mamy informacji, co się stało z tym elfem, ale orkowie, gobliny, wargowie. Na nich trzeba mieć baczenie. Chętnie ruszę z wami. Nie tylko dlatego, że kapitan to wyznaczył, ale chcę zobaczyć to sama. Więc taka jest moja propozycja. Bregorze. Dobrze więc. Myślę, że nie mamy o co się kłócić. Jeżeli faktycznie mamy iść za tobą, prowadź. Lepiej znasz te tereny. Na pewno bezpiecznie dostarczysz nas do celu. Dobrze. Przygotujcie się zatem. To chyba jasne, że wierzchem nie pojedziecie wśród wzgórz. Tak. To ja od razu zapytam, jak daleko jest do następnego przystanku, bo to ważne. Do Niedźwiedziego Jaru zejdzie nam 2-3 dni drogi. Tam będziemy mogli uzupełnić zapasy, jeżeli jeszcze jakieś będą. To trzeba najeść się do syta prędzej, bo nie będzie czego jeść po drodze. Spogląda się... Jak to nie będzie? W Niedźwiedzim Jarze, chyba w Jarze, chyba powinniśmy trafić na jakieś niedźwiadki. A taki niedźwiadek z rusztu to całkiem niezły, zależy jak się przyprawi, ale moja prababka podała pewien przepis. Spokojnie, hobbicie, zajmiemy się tym. Ale 2-3 dni to 2-3 porzucone pierwsze śniadania, drugie śniadania, trzecie śniadania, a o obiedzie już w ogóle nie wspomnę, więc póki co wolę zjeść to, co mam, żeby nie być głodny. Chcę wam tylko powiedzieć i uświadomić. Północne wzgórza nie są bezpiecznym miejscem. Nie będzie czasu i miejsca na wielkie popasy. Tam naprawdę czai się niebezpieczeństwo. Będziemy mieli szczęście, jeśli nie zwrócimy na siebie z uwagi wrogów, którzy tam są. Niebezpieczeństwa ani wrogów się nie lękamy. Ale prawda, to dla naszej misji lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Mamy swój cel i ten cel zamierzamy wypełnić. To absolutnie prawda. Ja nie zamierzam zwracać na siebie uwagi moim brzuchem, który będzie dźwięczał po drodze, więc dlatego właśnie zjem póki co teraz, żeby później jakiś ork nie usłyszał, że jestem głodny. Strażniczka uśmiecha się w stronę hobbita. Ja, jeszcze jedna rzecz. Mówisz, że musimy zostawić nasze wierzchowce. Czy elf też zostawił swojego wierzchowca? Nie jestem pewna, czy ów elf przybył tu na koniu. Warto zapytać. Może zostawił coś, co mogłoby naprowadzić nas na jego ślad, ale skoro nie, to... Jeżeli chcecie korzystać z wierzchowców, możemy ruszyć naokoło północnych wzgórz, ale zajmie to dużo więcej czasu. Nie. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. A skoro i on był na piechotę, prędzej znajdziemy go w ten sposób. Dobrze zatem. Przygotujcie się. Za godzinę wrócę i wyruszamy. Tak, ale Gwinio, za godzinę to ja jeszcze nie zdążę się najeść, ale być może już się jakoś przygotuję. Ale Rudziku, gryź, nie łykaj jak zwierzę.
A gdy o zwierzętach mowa, wybaczcie, idę się pożegnać z moim towarzyszem, Pulpetem. Lepiej też oporządźcie się, weźcie co potrzeba. I Rudziku, nie bierz całej zastawy. Weź co najpotrzebniejsze. Złapałeś będziemy to w momencie, kiedy Różyczka pakowała właśnie cały zestaw rondelków, garnków i innych rzeczy. I to tylko najpotrzebniejsze rzeczy. I widzicie teraz, jak na twarzy strażniczki pojawił się uśmiech taki... Kurczę, jak to nazwać? A zresztą zaraz zobaczmy. Rzućmy sobie. Każdy od góry do dołu rzuca na insight, czyli ten rzucik, gdzie to było? To było tutaj. Ja zawsze zapominam. Na przenikliwość. Gregorowi wyszło. Pierwszy dobry rzut dzisiaj. Zaraz dowiemy się, czy to był uroczy uśmiech, czy był nieuroczy. Nie, co kryło się? Jakby co kryło się pod tym uśmiechem? Komuś wyszło poza Gregorowi? Poza Gregorem? Przejmujcie się, powiem wam później, Sinner, co widziałem. Okej, Gregor i Brambor. A tak z ciekawości, przecież mamy jeszcze naszą Różyczkę. Rzućmy za Różyczkę. Może Różyczka... Jak sobie Różyczka poradzi? O, Różyczka wyszło. I teraz co się dzieje? Dostrzegacie, że po tym uśmiechu tak naprawdę Rudzik może nawet uprzejmie uśmiechnąłeś się w drugą stronę z tą pełną buzią. Elfka przyglądała się jakby z zaciekawieniem, ale no cóż, to był miły gest prawdopodobnie. Krasnolud prawdopodobnie nawet nie zwrócił uwagi, ruszając już do Pulpeta, ale twarz Różyczki, ten taki jej uśmiech, jakby ktoś wytarł jej gumką. I ty, Gregor, automatycznie, absolutnie zrozumiałeś wszystko, co krył ten uśmiech. To był taki uśmiech trochę takiego politowania na zasadzie, co wy tu robicie? I widzisz, jak strażniczka spogląda się na ciebie i wyuczonym gestem pokazuje ci, że chce z tobą porozmawiać. Po czym wstaje od stołu. Okej, to wychodzę razem z nią. Wychodzicie... Zostawiając towarzyszy. Tak. Faktycznie, to jest ten moment, kiedy Gregor na chwilę wychodzi. Wychodzisz pomiędzy tych dwóch strażników z waszej eskorty, nazwijmy to. Elnit obraca się na ciebie, spogląda się. Kim oni są, Gregorze? Kogo ty tutaj wziąłeś? Oni nie zdają sobie sprawy, w co się pakują. Północne wzgórza są niebezpieczne. Nie wybaczają błędów. A ty robisz piknik? Festiwal? Ich krew. Ich życie. Puka cię palcem, tak wiesz. To twoja odpowiedzialność. Ja za to nie biorę odpowiedzialności. Każdy z nich jest tym, jak się przedstawił. A każdy się tobie przedstawił. Nikt nie prosi ciebie, byś brała za nich odpowiedzialność. Masz nas tam zaprowadzić. Taki jest rozkaz kapitana i go wykonam, strażniku, ale ta dwójka hobbitów, przeurocze istoty. Ale kiedy orkowie zejdą, kiedy staną twarzą w twarz, zagwarantujesz im życie? Teraz jakby Gregor przerywa właśnie w tym momencie, kiedy powiedziała twarzą w twarz. Ci hobbici, ten krasnolud, elfka, wszyscy są dorośli i sami decydują o tym, gdzie idą, po co idą i dla kogo idą. Z tego co pamiętam, nie masz mnie pouczać, masz nas tam zaprowadzić. A kiedy orkowie czy jakieś inne plugastwo zejdzie ze wzgórz, mam nadzieję, że będziesz pamiętała o swojej misji, jednak nie odwrócisz się od nas, od nich tutaj. Napięcie i nie pójdziesz przed siebie. Nie ucz mnie, kogo mam chronić, kogo mam pilnować i komu mam kazać. Iść, bądź nie iść w tamte strony. Uwierz mi, że gdybym naprawdę nie miał ważnego powodu, to ani tam, ani tutaj w Fornoście moja noga by nie powstała. Wysłał nas tutaj Gandalf. Mamy misję. Misję odnalezienia latarni. Wysłał was tutaj Gandalf. Ten
Munci woda jak, mówi Talandil, nasz kapitan. Taka bardzo jesteś... łatwo szafuje życiem innych, wysyłając te dzieciaki, rondelki, oni muszą się najeść, bo nie będą mieli drugiego śniadania. To jest twoja decyzja, nie pouczam cię. Stanę w obronie was wszystkich, bo taka jest rola nas. Taka jesteś, mądra i wygadana. Nie jestem mądra i nie jestem wygadana, ale wiem, co się dzieje na północy. A oni nie wiedzą, a ty jesteś strażnikiem, ty wiesz. To twoja odpowiedzialność, strażniku, zatem. Pamiętaj też, że moja obecność i cała ta wyprawa może jedyna okazja, by odzyskać skradziony skarb, artefakt, by odzyskać latarnię. Tak mało dla ciebie znaczy? Ja to nasze dziedzictwo. Ja nie twierdzę, że to nie znaczy dla mnie nic. Ale za dużo krwi wokół Fornostu wsiąka w ziemię. I nie potrzebujemy kolejnych trupów. A wy będziecie już mieli krew na swoich rękach. Jeżeli tak bardzo martwisz się maluczkimi i bezbronnymi, było wpuścić ludzi, którzy z tych gór uciekają, za mury Fornostu. Było ich tutaj wpuścić, ugościć, opatrzyć, a nie wysyłać po lasach, by szli do Bri. Ta rozmowa nie ma sensu, wybacz, ale wracam do swoich towarzyszy. I widzisz na jej twarzy, chciała coś powiedzieć, ale wściekłość. Faktycznie doprowadziłeś tym zdaniem, że ona się wściekła. I chciała coś powiedzieć, może chciała coś odpowiedzieć na to, ale zmlęła. Może jakieś przekleństwo nawet w ustach? Po czym spojrzała się tylko na ciebie i rzuciła. Nic nie wiesz, Bregorze, synu Targona. Będę na was czekać. Po czym odeszło? W tym czasie, kiedy działa się ta akcja, Rudzik zaczął się pakować, ale kątem oka zobaczył, że trwa dyskusja rozgorączkowana. Nie. Absolutnie nie była ta dyskusja. Ona była poza waszym zasięgiem. Oni wyszli z tego pomieszczenia. Okay. Zostawiając... No dobra, ale w każdym razie zauważył tą reakcję, że to było po reakcji, jak Różyczka niosła te graty. Nie? I w tym momencie wyszła. Więc Rudzik podchodzi do Różyczki. Słuchaj, mam do ciebie wielką prośbę. Nie rób mi wstydu. Zobacz, co się dzieje. To jest nasza przewodniczka, a ty robisz wstyd. Zobacz, wzięłaś dwa garnki, dwa rondle i patelnia. Zrozum, tego jest za dużo. Naprawdę, nie możemy iść tak w góry. Przede wszystkim tak. Patelnia nie będzie ci potrzebna, resztę możesz zdjąć. Widzisz twarz Różyczki, ona nie spochmurniała, ale posmutniała. Jakby, bo Różyczka prawdopodobnie widziała więcej w oczach strażniczki niż wy. I widzisz, że ten cały entuzjazm, to wszystko, co zostało zbudowane przez wczorajszy wieczór i ten dzisiejszy ranek i to wszystko, gdzieś tak uleciało z niej. Chyba się wygłupiłem, Rudziku. Chyba jestem tylko dla was ciężarem. I to było głupie. To było głupie. Widzisz, że takie łzy jak grochy zaczynają spływać jej po policzkach, po czym, wiesz, odkłada to i, wiesz, biegnie w jakiś... Rudzik za nią krzyczy jeszcze. Głupie to jest to, co teraz mówisz. To jak za ciężko mówisz, to ciężarem... To jeszcze rondel zostaw. No, przez czegoś jeść musimy. Nie przesadzajmy. No. Damy sobie radę. No, ja... Różyczko. Ja też poniosę. To jest moment, w którym ty, Sinar, nie jesteś jeszcze przy tym stole, więc jakby ty widziałaś tą rozmowę pomiędzy hobbitami i zaraz przeskoczę do Brambora, który poszedł w kierunku Pulpeta i nie brał udziału jakby w tej dyskusji. Ale to jeszcze... Bo ja mogę jedną rzecz? Bo tak, ja będę miała jasne. Krótką w sumie rzecz w tym jasne, czasie. Jasne. Bo ja chyba zostaję sama przy tym stole, z tego co rozumiem. To są hobbici, wszyscy zaczynają... nie? Są jeszcze te hobbici przy tym stole, którzy tam coś rozkładali i pakowali, nie? To pewnie widzicie, jak Sinard właściwie zostaje przy stole. I zostaje przy tym stole razem z tym swoim
kubkiem czy też kuflem. Mhm. I chyba nikt na nią nie patrzy w sumie. Chyba. Ale siedzi dosyć smutna przy tym stole i wyciąga jakiś papier z kieszeni. Pisany chyba list, niedokończony w połowie. Spogląda na niego. Zwija go z powrotem do kieszeni. Bucinar nie wie, czy północne wzgórza nie są miejscem zbyt niebezpiecznym dla Tevinda. I po tym wszystkim, co tutaj dzisiaj padło, zastanawia się, czy będzie miała okazję wręczyć Tevindowi list, też listy, które do niego pisze. Czy będzie za późno. Więc popija jeszcze trochę z kufla, a potem bez słowa wychodzi zabrać swoje rzeczy. W porządku? Wesołe parskanie twojego kuca, Brambor, oznajmia, że pulpet cię zauważył. Kieruje do ciebie swój łeb. To jest kasztanowy, tak? To jest kasztanowa maść? Tak. Czy ma jakąś plamkę na przykład na głowie? Myślę, że ma łezkę taką czy coś, tak, coś takiego. No taką białą plamkę na czole. Okej. Okay. Strzyże uszami i wiesz, próbuje ruszyć, ale jest przywiązany, jakby na postronku jest, więc tylko obrócił ten łeb, parsknął, zastrzykł uszami, kiedy usłyszał dzwoniącą twoją kolczugę, którą masz na sobie. Brambor podchodzi do swojego wiernego kuca. Kładź go powoli. Wiecie. Dobry. Parska. Wiele żeśmy przeszli, stary druhu. Ale tam, gdzie idę, otwiera jedną z kieszeni, które ma przy swoim pasie, wyciąga kostkę cukru. Mhm. A tam, gdzie idę, to tam jakąś taką bryłkę. Mhm. Tam melasy, trochę może być tam melasa. Okej. Okay. Podaję mu do jedzenia. Te ciepłe, takie miękkie chrapy, które dotykają twoją twardą, skalistą, powiedziałbym, spracowaną dłonią. One są takie zawsze, oczywiście obślił cię, ale takie miękkie są takie lekko kujące z tymi wąsami. On oczywiście zjada pulpet. Jest to jego przysmak. Ale tam, gdzie idę, nie pójdziesz już ze mną. To nie jest miejsce dla takich dzielnych kuców jak ty. Po czym Brambor wyciąga też z zapasa notkę. Notkę, która daje informacje na wypadek, gdyby po prostu nie wrócili. To jest zapobiegawczy system, można powiedzieć. Okej. Okay. I po prostu do juków, które tam są przy kucu właśnie tam tą notkę wkłada. To tak na wszelki wypadek. W razie czego zaopiekuję się z tobą, stary gbur. No. Brambor otarł. Pulpet parsknął, jakby rozumiał dosłownie. To znaczy, ty od zawsze masz pełną świadomość, Bramborze, że ta kobyłka, że ten wierzchowiec, on cię po prostu rozumie, tak jakbyś nieraz z nim gadałeś. Oczywiście, i po prostu... Oczywiście. I on parsknął, zastrzykł uszami i tak tą mordą cię, wiesz, dotknął, jakby popchnął delikatnie, jakby chciał ci dodać otuchy i nadziei na to, że z pewnością się jeszcze spotkacie. A zawsze byłeś optymistą, pulpeciku. A dobrze wiesz, że to niebezpieczny zawód, w którym przyszło mi robić. Oj, niebezpieczne te strony. Dzień z północy odchodzi. I jakiś topór musi mu ten łeb z parszywego grzbietu zdjąć. Miejmy nadzieję, że to będzie mój. Póki co będzie mi o naszych konwersacji. No, dobra. Idę się przygotować.
zabrać. I nie rób tutaj burt z innymi kucami. Jakby co, wszystko będę wiedział. A, chodź tu. Jeszcze go tak pociągnął jeszcze. Kuca, tak? W porządku. Do zobaczenia, druhu. W porządku. Swój. Oczywiście, jakby pulpet oddał. Oddał w parsknięciach, w przytulaniach się, takich popychaniach nosem. I to jest ten moment, w którym każdy z was w jakiś sposób zamknęło ten rozdział. Przyjmijmy, że jesteście gotowi do drogi. Czy coś jeszcze chcielibyście zrobić? Porozmawiać ze sobą przed podróżą. A w którym miejscu jesteśmy teraz? Jakby? To znaczy, zakładam, że już wiesz, że się wszyscy pakujecie, przygotowujecie to, co bierzecie ze sobą i po prostu przeskoczymy za chwileczkę do spotkania, tylko byśmy już wyruszali tak naprawdę z Fornostu, chyba że chcecie jeszcze coś ze sobą porozmawiać. Możemy zrobić tą sankę, gdy tam przygotowują się może już te... W porządku, więc przyjmijmy, że jesteście... Że zebraliście już się z powrotem w tym punkcie wyjściowym i tak naprawdę czekacie na strażniczkę, żeby wyruszyć, no ale jesteście wszyscy razem. Jakby widać tylko smutek na twarzy Różyczki, która stoi tak naprawdę przed wami i po raz pierwszy widzicie w niej brak pewności. Ona tak mieli w rękach pasek ze swoją torbą, z jakimś tam plecakiem. Ta cała jej pewność, odwaga, gdzieś jakby ktoś spuścił z niej powietrze. Widzę, że coś cię trapi. I spoglądam na Różyczkę. Widzisz jej wielkie ślepia, że tak powiem, zapłakane, podpuchnięte. Właśnie. O co tam się stało z naszą turkaweczką? Podchodzi Brambor, ma na sobie plecak, który jest największym plecakiem, jaki widzieliście. Załadowany pewnie po brzegi i wygląda na ciężki, aczkolwiek Brambor sprawia wrażenie, jakby zupełnie mu to nie odczuwał nic z tego ciężaru, mimo że ma na sobie kolczugę i przytwierdzony topór, tarczę na plecach i jeszcze kilka innych dosyć ciężko wyglądających rzeczy. Podchodzi grzechocząc z tym plecakiem. No, duże. Powiedz, no, co się boli? Zjadłaś, że co? A może się objadłaś? Wy to hobbity lubicie jeść. Różyczka jakby zachęcona spogląda się na was tymi swoimi wielkimi oczyma. Czy wy w ogóle chcecie, żebym ja z wami podróżowała? Czy jestem dla was tylko balastem? Bo ta strażniczka spojrzała na mnie tak, że ja się zastanawiam, czy ona nie ma racji. Czy ja się po prostu nie wygłupiłem? Czy ja nie powinienem rzucić tego wszystkiego w cholerę, zapomnieć o Fornoście, o tym, że byli tu nasi przodkowie? Czy nie powinienem wracać do Shire, do Bagend, do Tuków, do gotowania, do sprzątania... Znalezienia sobie jakiegoś porządnego, uprzejmego hobbita i do założenia rodziny, bo tak wypada, a nie łazić gdzieś i być tylko dla wszystkich problemem. Ale musicie mi to powiedzieć, bo ja nie wiem. Nie przejmuj się tym, jak patrzyła na ciebie strażniczka. Jak sama zauważyłaś, niedobrze się tutaj dzieje i chyba zbyt pochopnie oceniła cię własną miarą. Strażnicy siedzą tutaj za murami, gdy na zewnątrz hula zło w najlepsze, panosząc się po tych lasach i pagórkach. Jak widzisz, ta nasza mała, durna drużyna, no durna, tak wyglądająca przynajmniej, przetrze szlak, ruszymy. Nawet gdyby cała ta nasza kompania składała się z samych strażników, to uwierz mi, wiele nam to nie da. Mamy misję i tę misję wykonamy. Postaramy się wszyscy
razem wrócić do domu, a i jeszcze będziesz opowiadała swoim dzieciom czy wnukom o tym, jak śladami przodków zwiedziłaś Fornost i kto wie, może uratowałaś nawet ludzi większych, krasnoludów, a im pomogłaś strażnikom. Trochę nadziei, odwagi. Widzę, że teraz ci jej brakuje, ale spokojnie. Nie przejmuj się tym, co było. Patrz tam, w tamtą stronę. Tam jest nasz cel i tam idziemy. Choć chyba dobrze poczułaś się w Fornoście, prawda? Tak. To prawda. Zwłaszcza kiedy usłyszałem, że hobici z Shire tu byli blisko 1000 lat temu i walczyli. Ale nie wszyscy hobici byli i nie wszyscy hobici walczyli. A myślisz, że ci, co byli, bali się walczyć? Powiedz. Myślę, że prawdziwa odwaga jest tylko wtedy, kiedy ktoś się boi i potrafi sobie z tym strachem poradzić, prawda? A więc nie traktuj strachu, który czujesz teraz, jako coś złego. Niech cię motywuje. Pamiętaj, że masz nas. Pamiętaj też, że nikt nie zmusza cię do tego, żebyś z nami szła. Możesz tu zostać. Dosyć tej nieszczerości. Dosyć. I już dawno chciałem wam to powiedzieć, że byliśmy przed Talandilem i każdy z nas tańczył, żeby powiedzieć tak, żeby nic nie powiedzieć. I ja też się przyznaję, Różyczko. Przyznaję ci się, Różyczko, że do wczoraj, do przedwczoraj, gdybyś tylko powiedziała, gdybyś miała choć krzynę, choć ziarenko wątpliwości, żebyś sobie stąd poszła, żebyś poszła do Shire, to ja nawet dałbym ci swojego kuca i nawet wszystko, co wziąłem ze sobą, żebyś tylko wyruszyła z powrotem, żebyś sobie pojechała, żebyś więcej nie szczebiotała i nic nie mówiła. Ale to było do przedwczoraj, do wczoraj. Teraz, Różyczko, jest zupełnie inaczej. Bo teraz najważniejsze, że jesteśmy drużyną. Sama chciałaś w niej być i jesteś jej częścią i jesteś hobbitką. A odwaga hobbicka to coś, co trzeba znaleźć. I wiesz co? I powiem ci tyle, że oni tu wszyscy, ci z młodych ras i ci ze starej rasy, ci niezbyt wysocy, I ci całkiem szlachetni nie zrobią wszystkiego bez nas. To pokazała historia i na pewno słyszałaś opowiadania pana Bilba. Różyczko, ja cię bardzo proszę, nie mów o sobie, że jesteś ciężarem. A jeżeli masz za duży ciężar, za dużo garnków, to daj je Bramborowi. On ma duży plecak, on to wszystko wpakuje i on i u niego będzie mniej brzęczeć. Ale to nie jest czas na takie decyzje. Różyczko, choćbym jeszcze tego żałował. Ale nie dziś. Dziś idziesz z nami i już postanowiony i bez dyskusji. Jestem od ciebie starszy i powinnaś chociaż trochę mnie posłuchać. I trochę zażenowany obrócił się i zaczął coś tam pakować. Mhm. Ha, czyli jednak nie ma wyjścia. No dobrze. Dobrze. W takim razie tylko Sinan spogląda smutno. Spogląda smutno na tą całą scenę i tak spoglądając na wszystkich towarzyszy mówi: to nasza wspólna odpowiedzialność i wszyscy jesteśmy od teraz odpowiedzialni za siebie nawzajem. Jeśli Różyczka zdecydowałaby, że... Jeśli zdecydowałabyś, że chcesz pozostać w Fornoście, poznać to miejsce lepiej, miejsce, które... do którego wyruszyli wasi przodkowie, którym byli, którym walczyli. Jeśli chcesz wyruszyć, cokolwiek postanowisz, to twoja decyzja i będziemy stać razem z tobą. I Różyczka spogląda właśnie na Brambora, który jeszcze nie powiedział nic w tej całej, w
całej jakby sytuacji? U nas sprawa jest prostsza. Jak już weźmiesz kilof, no to po to, by kopać. Jak weźmiesz siekierę, to po to, żeby rąbać. Jak bierzesz kufel, to nie po to, żeby stać z nim jak ten kołek, tylko żeby nalać do pełna i wychylić za zdrowie. Ale Różyczko, jakżeś już chcesz z nami wyruszyć, z nami wyrusz. Ale jak chcesz zostać tutaj, to i to możesz zrobić. Pamiętaj, że tak czy inaczej, czy w tę, czy w tamtą, już jesteś dalej od domu, choć kiedykolwiek byłaś. A nawet tutaj w Fornoście nie jest do końca tak kolorowo. I tu trzeba mieć otwarte oczy i uszy. Różyczka spogląda się jakby na was i każdy z was tak naprawdę dodało jej zdecydowanie otuchy. I po chwili ten smutek jakby w tych oczach rozpala się taki ponownie żar przygody i takiej odwagi, której takiej może nie dziecięcej, ale takiej młodzieńczej buty. Podrzuca lekko głowę, dmucha w taki niesforny rudy lok. To jadę z wami. I doskakuje do ciebie Brambor, obejmuje cię, całuje cię w policzek, podbiega do Robina. Również z zaskoczenia obróciłeś się z tyłu i tylko czujesz rumieniec, który natychmiast zalewa ci się cała twarz. Po czym podbiega do Sinarn, przytula się i na końcu do Bregora. Dziękuję wam. Jestem gotowa. A pan Gandalf na pewno nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to był dobry wybór. W końcu o hobbitach on ma już swoje ugruntowane zdanie. I w ten sposób przybyła do was wasza przewodniczka Elnit. Myślę, że po prostu będziemy to przeskakiwać, kiedy ustalone było, że jest gotowe, że jesteście gotowi do podróży. Już nie mówiła nic Bregorze, nie wracała jakby do dyskusji, jakby temat jest zamknięty z jej punktu widzenia, przynajmniej tak się zachowuje. Ale zdecydowanie jakby gdzieś może nie to, że zasiała w tobie Bregorze takie ziarno niepokoju, ale może jakby podkreśliła wagę tej decyzji, którą podjęliście. Niemniej jednak opuściliście Fornos przed południem, ruszając na północ, zgodnie z tym, co zostało zaplanowane. Czyli ruszacie najpierw do Niedźwiedziego Jaru. Podróż pod przewodnictwem Elnit szła całkiem szybko i sprawnie, chociaż faktem jest, że im głębiej, im dalej wchodziliście w wzgórza, zostawiając za sobą Fornost, tym bardziej docierało do was, zwłaszcza do Robina, może nie do Sinarn czy Brambora, który wiele dróg również zszedł i zwiedził, że wzgórza, pomimo tego, że nie są górami, wcale nie są wygodne i proste do pokonania. Pną się do góry czasami stromo, czasami zdradliwie. Drzewa porastają zbocza, czasami prowadząc drogi, że tak powiem, urywają się, trafiając na ściany lasu. Gdzieś cały czas pną się ku góry, w górę, szczyty niewielkich wzgórz. To nie są szczyty gdzieś tam ośnieżone, rzecz jasna, ale po prostu górują nad tą przestrzenią. Natomiast Elnit prowadzi was ścieżkami strażników. Niemniej jednak zdecydowanie, przynajmniej na początku, Sokoli Trakt czy szlak jest wygodnym, w miarę wygodnym szlakiem do podróży. Ale idziecie na piechotę. I zaczyna być to kłopotliwe w pewnych momentach. Zaczyna być trudne, bo
Elnit w pewnym momencie również zdecydowała o tym, żeby zejść z tego głównego szlaku. A tam zaczęły się schody. Zaczęła się niewielka wspinaczka, śliskie, zdradliwe, zalane strumieniami zbocza, przez które musieliście przeżyć. Ale nie to było najtrudniejsze dla całej waszej drużyny. Najtrudniejsze było to, że wyczuwaliście w powietrzu wiszącą gęstą atmosferę, jakby to wszystko dookoła tylko wam się przypatrywało. Jakbyście wchodzili w zupełnie nieznany dla was teren, obcy, powiedziałbym, wrogi. Szybko uciekły miłe, że tak powiem, i wesołe momenty, w których można byłoby pośpiewać czy podyskutować. Oczywiście te rozmowy trwały, ale chciałbym, żeby ta podróż, ponieważ prowadzi ją Elnit, zatrzyma się w jednym momencie. Na dzień drogi, może po jakichś 30-40 milach od Fornostu, który cały czas gdzieś na widnokręgu i na horyzoncie majaczyły pojedyncze elementy. Zresztą jakby krajobraz, który jest wokół was, tak jak powiedziałem, to niekończące się wzgórza, parowy, jakieś jary, dolinki, zalesione, gołe, nagie, z otoczakami, ze strumieniami przepływającymi gdzieś w powietrzu, latającymi ptakami, ptactwem, głównie jakimiś wronami, czy jakimiś drapieżnymi ptakami. Nie było specjalnie widać jakiejś zwierzyny, ale wszystko dookoła jakby pokazywało wam, że nie jesteście miłymi gośćmi, a miejsce, do którego doszliście, wcale nie jest przyjazne. Ale w pewnym momencie doszliście do punktu, który zmroził wam krew w żyłach. Elnit się zatrzymała, wskazując wam, pokazując, żebyście zatrzymali się. Pokazuje ci Bregor, żebyś podszedł. Podchodzę. Wychodzicie przy jakichś takich, z jakiegoś takiego wzniesienia, macie pewien widok na niewielką dolinkę, która krzyżuje się i dalej prowadzi faktycznie kawałek sokolego traktu. To, co widzisz z tej odległości, Bregorze, to ślady walki. Mniej więcej na środku tej doliny, czyli na tym takim skrzyżowaniu, powiedziałbym, widać kilka ciał. Ludzie wzgórz. A raczej to, co z nich zostało. Rozejrzyjmy się tam. Nocowaliście już, to było po, powiem wam zaraz dokładnie. Tak, myślę, że to jest, szanowni, po dwóch nocach. Dwie noce były już za wami. Przeszliście jakieś 40 mil. Czujecie znużenie, zmęczenie drogą, ale jakby ta sytuacja, którą teraz wy wychodzicie za krzaków, za jakiejś roślinności, widzicie, o czym rozmawia Bregor oraz wasza strażniczka, wasza przewodniczka, i widzicie w dole leżących kilka ciał. Próbuję wypatrzeć, czy to są... czy to są ludzkie ciała, tylko i wyłącznie? Kiedy patrzysz w dół, z tej odległości zdecydowanie są to ludzkie ciała. Rozumiem, że podchodzimy tam do nich tak całkowicie. To jest jakby tak? Wasza decyzja. Na razie obserwujecie ją z bezpiecznej odległości. Myślę, że z bezpiecznej odległości, nie wiem, najpierw wypadałoby się rozejrzeć tak bardziej, czy nie ma tutaj żadnego zagrożenia, czy po prostu tak to robimy, czy trzeba tam coś rzucać? Nie, z tej odległości możesz... Dobra, to myślę, że Bregor jakby stojąc obok strażniczki, rozgląda się, już zauważył oczywiście, co tam się dzieje, i rozgląda się w każdą stronę, czy przypadkiem nie ma gdzieś zagrożenia przy nas, czy to już po walce, tak całkowicie, kiedy czy jest tutaj bezpiecznie. Mhm. Tak, i myślę, że dobrze byłoby podejść właśnie, nawet podbiec, sprawdzić, czy leżą tam tylko ludzie, czy może znajdziemy tam jakiś ślad, cokolwiek, co pokazałoby nam, z kim ci ludzie walczyli, albo co po prostu tych ludzi tam
Zabiło. W porządku. Z tej odległości widzicie tylko ciała kilku ludzi, które leżą nieruchomo i ewidentnie, że tak powiem, noszą na sobie ślady walki, ale jakby wydaje się, że jest bezpiecznie. To znaczy nic tutaj teraz dookoła nie czyha, nie czai się, nie dostrzegacie niczego takiego. Więc jeżeli będziecie chcieli zejść, to po prostu zejdziecie, żeby zobaczyć bliżej, co się wydarzyło. No to schodzę. Elnit sięgnęła po łuk i położyła jedną ze strzał, trzyma razem z łukiem. Nie ma napiętej cięciwy, ale sugeruje wam również przygotowanie się, gdyby coś. Po czym zaczynacie schodzić i dochodzić do miejsca, w którym faktycznie leżą ciała. Zmasakrowane. Brambor. Kiedy schodzimy, Brambor też odwraca się do hobbitów. To nie jest przyjemny widok. Nie musicie na co patrzeć. Trzymajcie się za moimi plecami. Różyczka idzie... Brambor sobie daje sprawę z tego, że hobbici prawdopodobnie nigdy w życiu nie widzieli jeszcze zwłok. No, pomijając Rudzika, który widział po prostu Perciego. I tamtych bandytów, tak. Kiedy jakby podchodzicie bliżej, dostrzegacie, że te ciała są faktycznie... Nie o to chodzi, że zmasakrowane i tak dalej, ale faktycznie noszą na sobie ślady poważnych i mocnych ran, zadanych czymś ostrym. To nie są kły. Z pewnością są to ludzie wzgórz. Strażniczka idzie obok ciebie, rozglądając się. Podchodzi do tych ciał. Widzicie ślady, które są dookoła. I teraz Brambor, ja bym chciał, żebyś... Nie, ty nawet nie musisz rzucać sobie wiedzy, ponieważ ty masz jeden z wyróżników. Ciężkie, szarpane rany zadane ciężką bronią. Ciężkie, głębokie ślady. Cięcia, które wielokrotnie widziałeś. Cięcia, które miały zadać ból, które miały zadać... sprawić radość oprawcom. Orkowie. Bez dwóch zdań jesteś przekonany, że siepaczami byli orkowie. Czy widzę coś więcej na zasadzie tego, czy to była walka, czy ci ludzie tu zostali jakoś po prostu złapani i wyrżnięci? Wygląda na to, że jakby nie widzisz śladów napastników, to znaczy ciał na przykład napastników, co oznacza, że prawdopodobnie wpadli w zasadzkę i siepacze ich dopadli. Dzielę się tym obserwacjami z drużyną, po czym dodaję, to mogli być ci, którzy mieli zejść z gór, którzy mieli eskortować tamte nieboraki, które widzieliśmy wcześniej, ale przypłacili za to srogo, stali wyrżnięci, bez litości. Orkowie tak blisko miasta. Elnit spogląda się. A więc i tutaj strażnicy zawiedli. I tak myślę, że takim wymownym spojrzeniem obdarowuje naszą koleżankę, tak? Tą przewodniczkę. Mhm. Obraca się. Ta grupa została odprawiona spod północnych bram. Niedługo po tym, jak powiedzieliście, że Percy Lilyhawk zginął z rąk ludzi wzgórz. Nawet nie pozwolono im przeczekać nocy. Doka, duka. I teraz czujecie, jak przyszywa was zimny dreszcz. Od góry do dołu. Bez względu na wszystko, bez względu na sytuację, bez względu na to, że to nie była wasza decyzja, ale gdzieś w głowie, w waszych sercach pojawia się jedno pytanie. A może to faktycznie, a może gdyby nie padło, a może gdyby ktoś zdementował, a może by poszło inaczej, a może gdyby... Dochodzi do was, że śmierć tych ludzi, przynajmniej tych tutaj,
pojawiła się ze względu na to, jakby jest jednym z pierwszych namacalnych efektów waszej rozmowy z Talandilem. I w związku z tym chciałbym, żeby każdy z was wpisało sobie 2 punkty cienia. Ile? To jest piętno cienia czy cień? Cień. Piętno cienia się pojawia później, kiedy nazbieracie odpowiednią pulę, wtedy pojawia się piętno cienia. I czujecie nieswojo, ale to nie jest tak, że ona spogląda na was z triumfem, że ona chce ci coś udowodnić, Bregorze, bo ty chciałeś wskazać jakby. I widać, że na niej się to też, że tak powiem, pojawia. Musimy to przerwać. Musimy to skończyć. Muszę znaleźć dowód, żeby przekonać kapitana. To się musi skończyć. Jak najszybciej. Bramborze, ponieważ masz tą wiedzę, wiesz o tym, że może jeszcze inaczej. Pada ze strony Elnit, ale to tylko 4 ciała tam. Tam było ponad 10 osób. Więc może gdzieś tu są. I na tą informację dopiero, Brambor, ty nie musisz absolutnie nic rzucać. Zdasz sobie sprawę, ponieważ znasz model działania, modus operandi. Może nie każdej grupy orków, ale orkowie, jeżeli mają taką możliwość, to chętnie uprowadzają część grup, żeby się z nimi zabawić w osobnym miejscu, w spokojnym miejscu, bo wiesz, że orkowie nie lubią światła dnia. To nie to, że zamienią się w kamień jak trolle, ale niespecjalnie lubią działać w blasku słońca. Więc jeżeli oni uprowadzili ich, a ślady, i to jest pytanie, myślę, że Bregor będzie wiedział, natomiast Sinern Robin, będę chciał, żebyście sobie rzucili, bo może wam coś to przynieść, jakąś informację, możecie ją mieć, to bym chciał, żeby to było polowanie. Rudzik, myślę, że dopadło cię za bardzo. Jakby trafiło cię. Jakby nie jesteś w stanie, że tak powiem, z tym walczyć. I myślę, że podobnie jest dla Osinar, no ale Bregor, pomimo świadomości tego, co się dzieje i jakby tej odpowiedzialności, która na ciebie spada i być może nawet odczuwasz, Bregor, ją szerzej, nie tylko w zakresie tego, że rozmawialiśmy z Talandilem i on podjął decyzję. Może nawet szerzej, Talandil jest kapitanem strażników północy, tych, którzy powinni bronić, a nie odsyłać bezbronnych. A widać, że ci ruszali na północ, jakby faktycznie może chcieli wrócić do gniazda, nie wiadomo. Ale ty widzisz, i zresztą na twarzy swojej konfraterki widzisz również zrozumienie. To wydarzyło się całkiem niedawno, ten trop jest jeszcze świeży. Możemy ruszyć i spróbować ich odnaleźć. A nie tylko możemy, ale i musimy. Ci ludzie zapewne teraz są przetrzymywani w jakiejś grocie przez tych plugawców i dręczeni. Możliwe, że niektórzy z nich jeszcze dychają. A jeżeli są tam tacy, co dychają i mamy ich tuż pod nosem, nie godzi się takich zostawać. Po czym Brambor chyba zdaje sobie, nie wiem, sprawę z tego, widać chyba po śladach, gdzie ruszyli, rusza w tamtą stronę. Jeżeli mówisz o jaskiniach i pieczarach, tu faktycznie znajdują się pieczary i naturalne jaskinie, w których ci plugawcy mogli się schronić. O, i tego nam potrzeba. Zawiedliśmy ich zbyt wiele razy. Masz rację, Bramborze. Ruszajmy. Nie mogą wycierpieć już niczego więcej z rąk orków. Nie pozwolimy na to. Już wystarczająco wiele zła się tutaj zadziało. Różyczka łapie się pod boki. Tak, ruszajmy. Musimy im pomóc. Jestem gotowa. I rusza za Bramborem.
strażniczka spogląda się tylko na ciebie i Brambor do ciebie. I to jest jakby też wiedza, którą ty posiadasz. Myślę, że orkowie są również problemem, z którym się kiedyś spotkał Bregor. Może nawet Sinarn, chociaż może mniej Sinarn, ale Bregor z pewnością. Ale to ty, Brambor, jesteś ekspertem. Masz pełną świadomość, że jeżeli zaatakujecie ich nocą, będzie trudniej, ale jest większa szansa, że ci, których uprowadzili, przeżyją. Jeżeli zaatakujecie ich w dzień, będziecie mieli przewagę, ale dacie więcej czasu oprawcom na zabawienie się z porwanymi. A teraz zapadał zmrok. Musimy się spieszyć. Ci ludzie mogą jeszcze żyć, a gdy tylko będzie ranek, to obawiam się, że może być dużo gorzej. Orkowie rzadko śpią nocami. Orkowie nocami się bawią. Nie możemy na to pozwolić. Potrzebujemy zwiadu, potrzebujemy zasadzki. Potrzebujemy zrobić to wszystko jak najszybciej. I po cichu. Możemy to zrobić po cichu. Strażniczka tylko kiwa głową, że absolutnie się zgadza. Zatem ruszajmy. Ruszajmy. Jeszcze zanim ruszymy, albo jak oni już ruszają, ja jeszcze rzucam okiem na te ciała. Patrzę, choć wierzę w to, że nie będzie tu żadnego śladu elfa. Rzucam tylko okiem, czy nie rzuci mi się w oczy coś. Z pewnością, gdyby tu był Tevind, to byś go rozpoznała nawet w takim stanie. Ale nie, to są ubrania ludzi wzgórz. To nie są stroje elfów. To nie jest ta postura, ten układ, wiesz, twarzy i jesteś przekonana, żebyś go poznała, ale przez chwilę taki nieprzyjemna myśl gdzieś pojawiła się w głowie Sinarni i spłynęła do samego podbrzusza, zostawiając taki nieprzyjemne poczucie, ale gdzieś po cichu odetchnęłaś z ulgą. Tu nie ma Tevinda. Absolutnie. Nie jesteś tego przekonana. Przynajmniej wśród ludziom, tych, którzy tu zostali. Tym ludziom należy się pochówek, ale nie mamy teraz czasu. W porządku? Nie wiem, jakie są zwyczaje strażników, ale żywi powinni iść. Może znajdźmy najpierw tych, którzy faktycznie żyją, później. Jeżeli będzie taka potrzeba, wrócimy tu, ale masz rację. No nie możemy ich tak zostawić. Teraz nie mam to czasu. Z tego, co powiedział pan krasnolud, musimy się spieszyć. Wmawiam kilka słów w elfim języku i ruszam za nimi. Robinie, w porządku? Słyszysz Różyczkę? Tak. Myślę, że to może być nasz moment, Różyczko. Naszych włochatych, cichych stóp. Kiedy zapadnie zmrok, a trzeba to będzie zrobić bardzo cicho, niepostrzeżenie, tak jak tylko hobbici umieją. Kiwa głową. Tylko odpowiem, bo może u was też się pojawiło takie pytanie, bo widzę, że na czacie pytanie jest o waszą eskortę. Wasza eskorta skończyła się z chwilą, kiedy opuściliście Fornost. Eskorta była tak naprawdę strażą, dla was to było oczywiste, którą zostawił wam Talandil, pomimo tego, że was ugościł, nie miał do końca dla was zaufania. Niemniej jednak macie teraz strażniczkę jako przewodniczkę i ruszacie. Dlatego podsłuchiwali. Próbowali. Zresztą jeden z twoich towarzyszy to twój stary mistrz. Jednego z nich przywołał do porządku. Niemniej jednak, kochani, ruszacie prowadzeni przez Bregora oraz strażniczkę, aby odnaleźć tych, którzy tutaj byli. Elnit bardzo sprawnie, zresztą te ślady są tak wyraźne, że nie sposób ich zgubić. Bregor, ciężkie ślady. Nie widać tutaj śladów innych niż, nazwijmy, stopy. Więc nie ma tutaj, nie zauważyłeś żadnych wargów. Wargowie nie towarzyszyli tej grupie, więc to jest dobra informacja, ale
na twoje, i tutaj chciałbym, żebyś sobie rzucił polowanie, albo coś, co możesz, albo wojaczkę, jakbyś chciał. Sprawdzam, co tutaj mam. Co byś chciał, to ci... To i to mam na dwa, więc nie wiem, co uważasz, że będzie lepiej. Wiesz co, chodzi o to, czy wyczytasz dodatkowe informacje ze śladów. Dobra. Okej. Dobra, palę punkt nadziei i... Jak masz jakiś wyróżnik, pamiętaj, że punkt nadziei oznacza dwie kostki. Nie wiem, bystrooki albo jakiś taki... Zobaczę. Królowie wśród ludzi, brzemię dynedajnów, honorowy chyży i świadomość cienia. To nie. Chyba to nie. Ci nie da. Dobra. No, rzuciłem oczywiście. Okay. Miałem dzisiaj tylko jeden dobry rzut na 6. W porządku. W porządku. Ktoś miał utrudnienie, pamiętam, dzisiaj podczas sesji, to pamiętajcie, żeby przerzucił sobie to na normalny. Okej, w porządku. Więc widzisz, że jest tu kilkanaście osób. Ja sobie, że tak powiem, zrobię jedną rzecz. Sekunda. Na czacie dziewczyny. Ach, no, one zawsze są na to wpływu. Ach, te dziewczyny, nie? Panienki. Zawsze to samo. Okej. W każdym razie Elnit zwraca się do was, kiedy wy idziecie. Przynajmniej 7. Do tego ludzkie stopy, więc jest szansa, że żyją. Przynajmniej część z nich. Ruszajmy. I faktycznie, słuchajcie, dochodzicie w pewnym momencie, idziecie tym śladem wśród zalesionego takiego, idziecie takim laskiem, krótko mówiąc, i faktycznie wśród mchu i traw i roślin pojawiają się coraz większe głazy, pojawiają się wyrastające kawałki kolumn, jakby tu wszędzie były ślady tej cywilizacji, której już dawno nie ma. Ruiny rozsypane, pojedyncze kamienie, jakieś posągi obalone, czy ręka posągu wystająca z jakiejś kupy gruzu, czy obrośnięta trawą, czy roślinami. Ale wy w pewnym momencie wychodzicie z tego lasku i przed wami rozpościera się niewielka polana i kamienne wzgórza, które zaczynają się pnąć przed wami. I zdecydowanie dostrzegacie jedną z pieczar, która prowadzi, wejście do takiej pieczary, która prowadzi w głąb. Nie sposób pomylić tą pieczarę z jakąkolwiek inną, bo przed pieczarą łażą dwaj orkowie. Rozmawiając ze sobą w ciężkim, brudnym języku, którego nie rozumiecie. Ale ciągnie się w noc. Obracają się jeden do drugiego, jeden uderza go, się śmiejąc. W rękach trzymają te brudne, wygięte szable, które są ciężkim, stalowym orężem. Jesteśmy w stanie ich zaskoczyć, na przykład z łuku? Absolutnie nie mają świadomości, że wy tu jesteście. Odległość między nimi a wami to jest jakieś 50 metrów, może troszeczkę mniej. No to chyba możemy ich ustrzelić, tak? Pytanie, co chcecie zrobić? Chyba tak. Przed wami jest taka, jak wyjdziecie z tego lasku, to jest wolna przestrzeń. Jakieś pojedyncze drzewa, pojedyncze jakieś pagórki. Natomiast oni są przy tej pieczarze, więc ewidentnie są wystawieni na straży. Możemy jeżeli zaatakujemy równocześnie, to możemy ich zestrzelić. Jeżeli zrobimy to po cichu, to ci w środku będą mieć nie lada niespodziankę. Po czym już szykuję. Dymuję, sprawdzam. Działa. No, Gregor też ściągał z pleców. Okej. Okay. Ja również. Myślę, że to nie jest żaden problem, żebyśmy spróbowali strzelić wszyscy. Jest ich tylko dwóch. Z pewnością, jeżeli po prostu po salwie, że tak powiem, zabijecie ich, nie będzie problemu, ale jeśli nie zabijecie, to zaalarmują to, co jest w środku. Tych, którzy są w środku, nie? Elnit też ma łuk, prawda? Tak, zdecydowanie. A Rudzik ma proce.
Tak, i to samo również proce ma różyczkę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery łuki i dwie proce. Myślę, że sześć próbujemy strzelc. Zrobić to równocześnie. Ja tylko, żebyście mieli świadomość. To jest jakieś 50 metrów, jest ciemno, widać ich, którzy oni się tam pojawiają, ale na pewno żadnych bonusów. To znaczy ja wam dam do zrzutu pewnie jakiś minus jeden. Żeby nie szaleć. Ale dam wam minus jeden. A zaskoczenie to? Zaskoczenie pozwala wam po prostu strzelić w nich i oni nic nie zrobią podczas tej rundy. To będzie działać tak, że wy strzelicie w nich i wtedy będziecie mogli na przykład spróbować strzelić jeszcze raz. Dobra. Będzie kolejna runda, w której wy znowu będziecie zaczynać. Tylko pytanie, ryzyko jest takie, nie, że... To może podejdziemy bliżej. To jest wasza decyzja. Jeżeli jest taka możliwość. Możliwość jest skradania się, skrócenia dystansu, ale wtedy istnieje ryzyko, że ktoś was usłyszy. Pytanie, co chcecie zrobić? Jeśli nawet ich zaalarmujemy, nawet jeśli nie uda nam się skradać tak skutecznie, zwiększa szansa, że próbują podejść, znaleźć nas, niż od razu krzyczeć do jaskini, że coś tu się dzieje. Więc nawet jeśli to nie będzie aż tak udane skradanie się, może... Orkowie rozumem nie grzeszą, może jakoś ich wywabimy. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że Rudzika już tu nie ma z wami. Okej. Okay. Ukrył się w cieniu. Ten mały. W porządku, więc wy rozmawialiście wśród drzew, nazwijmy to w ten sposób, a Rudzik co będzie chciał zrobić? Rudzik będzie chciał podejść bliżej. Na tyle szerokim łukiem wie, że za chwilę pójdzie salwa. Ale bierze pod uwagę, wykalkulował sobie, jeżeli salwa uda się, to 7 minus 2 jest 5. A wtedy można wejść po cichu do środka. A jeżeli salwa się nie uda, to tych dwóch zaalarmuje tych pięciu w środku, a wtedy w tym całym bałaganie mogę wejść do środka. Czyli tak czy inaczej będę na tyle blisko, żeby po cichutku i w kapturze wejść do środka. Okay. Już zdążyłem się przekonać, że moja proca nie jest tak celna jak łuk Sinarn czy łuki wojowników, więc trzeba bardziej sposobem. Przypominam sobie słowa Persiego, który mi powiedział, że dobrze wykorzystana wiedza pozwala uniknąć wielu niebezpieczeństw. Nie zawsze trzeba walczyć orężem. Okej, okay. W porządku. Więc ja od ciebie będę, Rudziku, jak blisko chcesz podejść do nich? No myślę, że skrócę dystans o połowę, póki co na razie będę widział, co się dzieje, bo to jest, powiedzmy, to jest na tyle, szacując, na tyle daleko, że nie są w stanie usłyszeć hobbita, choćby nie wiem co, na tyle blisko, żeby w razie czego móc zareagować, czyli mniej więcej 25 metrów. Jeżeli oni są na 50, to ja na 25 gdzieś tam za jakimiś kamieniami, za skałami. Okej. Okay. Ja bym chciał, żebyś sobie rzucił. Wszystko ci wyjdzie, chyba że pojawi się pech w postaci runy Gandalfa, mówię. Oka Saurona. Saurona, tak jest. No to sru. W porządku. Przedarłeś się pomiędzy pagórkami, za kamieniami, za drzewami. Słyszysz ciężką, brudną mowę tych orków. Ale cała wasza drużyna, że tak powiem, stoi jeszcze w tym lasku i zorientowaliście się, że Rudzika nie ma. Różyczka też się zorientowała i widać, że jest nieco zaskoczona. On poszedł, on sam tam poszedł. Musimy działać. Co teraz? Spogląda się na Bregora, na strażnika, na strażniczkę, na Sinarn, na Brambora. W rękach ma już proce. Co chcecie zrobić? Myślę, że musimy zacząć działać. Strzelajmy. Trzymaj się blisko nas. Trzymaj się blisko nas. Będziesz bezpieczna. Rudzik chyba wie, co robi. Jakby co? Celuj w oko. I Brambor już namierza jednego. No to co? To może ja z Bregorem, tego z lewej. A wy, dziewczyny, tego z prawej. Dobrze.
Dobrze. No to jakby Bregor też naciąga łuk. W powietrzu roznosi się taki trzask napinanych cięciw. Zapach cięciwy. O poranku. O zmroku. Ciemności. Gdzieś tam jakieś nocne zwierzęta już się budzą do życia. Gdzieś ten las zaczyna żyć. Rudzik przykląkł przy jakimś kamulcu i jak jeden mąż, jak drużyna, jak oddział łuczników hobbickich w rzucamy obronie kością. Fornostu. Strzelacie w niczego, absolutnie niczego niespodziewających się orków. I teraz, ja kochani, od razu chcę sobie wydać nadzieję na to. Dobrze, to więc słuchajcie, polecimy, że tak powiem, od góry do dołu. Ja tylko chcę wam powiedzieć, że do testu, jak strzelacie, pojawia się ta informacja o parowaniu. Wpisujecie 1, a nie 0. Bo strzelacie do orków. I zaczynamy. Sidern. Dobra, długi łuk. Teraz tak, ponieważ, czekaj, niech to otworzę. Ja mam wyróżnik bystro oka. Ja za ten do walki nadziei nie. Wydany. Do walki ci nie podbiję tego. Nie, to jest do testów umiejętności wyróżniki możemy. Okej, okay, czyli tylko mi daje jedną dodatkową kość po prostu. Tak. Wpisuję bonus jako 1. Okej. Okay. I target par jako 1. Zgadza się? I leci. I pierwsza strzała poleciała, w porządku. Trafiasz przeciwnika. Nie ma przebicia. Słyszysz tylko, Robinie, jak obok ciebie, że tak powiem, nad tobą przez noc, przez mrok po prostu ciemność przeszywają po prostu strzałem. I jest jedno uderzenie głuche. Ork łapie się, dostając strzałą pierwszą. To będzie pierwsze. Ile ty masz obrażeń? 4, tak? To są 4 obrażenia? Tak. Okej, okay, w porządku. Sinarn, twoja strzała trafiła przeciwnika. Okej. Okay. Dalej. Kto następny? Mogę być ja. No to strzelamy, towarzyszu. Nie widzę, żebym miał jakieś bonusy do łuku, więc po prostu... Masz tylko... Target tam 1 mówiłeś, tak? Tak, wpisujesz 1, no a wartość bojową łuków jest dla ciebie wartością jaką. Jeżeli chcesz spalić nadzieję, to dołożysz sobie plus 1. Jak aha, powinno być minus 1 jeszcze, no to Sinner będzie miała minus 2 przy kolejnym rzucie, bo mi uciekło. Więc masz minus 1 za odległość i noc. Więc mam 0 tak naprawdę, tak? Jeżeli spalasz punkt nadziei? Tak. No to spal punkt nadziei, ale to w takim razie on się zniesie, więc strzelasz na 0. Dobra, i 1. Dobra. Mhm. Pięknie! Kolejna strzała. Jakie to są obrażenia? 3, tak? Krytyczne. Nie, to są 3. Obrażenia 3. Okej, w porządku. Dobrze, teraz Brambor. No dobrze, to ja też spalę sobie jedną nadzieję. Tak, i wtedy na 0 będziesz miał, nie? I bonus dice 0. Tak, w tym momencie 0, ale hit pary tam będzie. Target pary 1. Tak. Czy jak mam celny cios, to coś daje, czy nic? Nie, celny cios się pojawi w momencie, kiedy trafisz przeciwnika. Pamiętajcie o przebiciu, przełamaniu obrony. To jest kluczowe. O nie! I strzał poleciała, niestety. I to było. Okej, okay, i teraz Rudzik, czy ty będziesz coś chciał robić? Widziałem, jak ta strzała przeleciała i nie trafiła, więc z takim przekąsem nie ma co. Trzeba tutaj pomóc i wyciągam proce i zza tego kamulca lekko się wystawiam, żeby też strzelić z procy. W porządku. I tylko ustawię cię na końcu. Teraz będzie strzelać Różyczka. Różyczka będzie też, że tak powiem, no, strzela z procy. I ona będzie miała minus 1. I to jest 1. I Różyczka nie trafi, a mamy również naszą Elnit, która będzie też oczywiście strzelać. I jakby, ja wiem, że teraz nie mamy tej mapki, ale dziewczyny strzelają w jeden cel, a chłopaki strzelają w drugi cel. I teraz strzela Elnit. Okej. Okay. Co to się w ogóle... Co
to się w ogóle wydarzyło? Ci co? To nie byli Arkowej, to byli Nazgule. Jak się wydarzyło? Bardzo. To byli Nazgule. Nie, poczekajcie, ja się zastanawiam, czy nie mam... Ale mówisz, ty mówiłeś, że tam są orki. To są orki, orkowie. Ty weź, nie, poczekaj, bo poszukałeś nas. Nie, coś jest schrzenione, nie wiem czemu. Bo dałeś minus chyba, jeżeli dałeś to utrudnienie, a ona miała tylko jedną kość do strzelania, no to jakby miała zero kości do strzelania? Nie, jest, nie wiem, czy dlaczego nie policzyło. Powinno policzyć. Poczekaj, a czemu on... Nie, powiedzcie mi, bo ja teraz zgłupiałem, sorry, ale jak używacie broni, to on wam zlicza bezpośrednio tam łuk, czy tam topór, on dolicza, czy mieliście to doliczone, czy nie? Nie, no mamy tylko bonus, tak. A, dobra, jakoś... sorry, bo tutaj miałem jakieś ustawione modyfikatory dziwne. Ja jeszcze raz może rzucić i teraz zobaczę. Nie, bonus dice jest ok, na minus jeden. Ja chcę tylko sprawdzić jedną rzecz, czy target pary jest na jeden, czy jest dobrze. Nie, coś jest spieprzone. A, bo łuk jest tu chyba. Nie, bo w ogóle nie liczy. Sprawdźcie, czy policzyło wam kości sukcesu. Sorry, ale jak sprawdźcie. Jak to sprawdzić? Czekaj jeszcze raz. Najedź na wynik i zobacz, czy w Success Dice masz tyle, ile masz w biegłości bojowej. Bo powinieneś rzucać normalnie K12, plus na przykład, jeżeli masz w mieczach dwie, czy w łukach dwa, to powinieneś mieć dwie kości. U mnie się zgadza. A ty masz łuk na pozycji drugiej w broni wpisanej? Możesz mi tylko powiedzieć? Ja mam łuk na... Już ci mówię, na pierwszej. Ja mam na drugiej. I co? I policzyło ci trzy kości? Tak jak powinno policzyć? Sorry, bo ja... Mi policzyło trzy kości plus jeszcze czwartą, bo dodałam sobie bonus plus ja jeden. Ja wiem. Tylko nie wiem dlaczego... Wszystkie wiem. Kości mi się pokazują. Liczba kości jest obok w nawiasie, tak? Jest rolling 1d6 równa się i tam jest liczba kości, tak? Tak. I to ile masz wyników... To jest liczba kości. Nie wiem, ja nie ogarniam. Weź, jak chcesz, to sprawdź u mnie na karcie. Już ci powiem. Mi się wydaje, że wiem, o co chodzi, ale tak nie chciałbym was zakładać. Sinar masz cztery, nie? Ja powinnam. Bregor masz dwie, Bregor ma dwie. Tak. A ja mam zero, tak jakby mi liczył jeden. I to jest spieprzone, bo tak nie powinno być. I nie wiem, dlaczego jest spieprzone, ale rzucę jeszcze raz w takim razie. Ale strzelasz przy, jakby tą kością przy umiejętności łuk. Tak. A nie przy... W sensie przy broni, a nie przy umiejętności. Tak, przy broni, no z broni, bo coś, poczekajcie, bo mi się rozpieprzyła karta chyba, nie wiem, zaraz zobaczę, jeszcze raz może zobaczę. Jest tak samo rozpieprzona jak moja pierwsza karta, nie wiem, czy pamiętasz. Nie, no teraz jest porąbane totalnie. No dobra, to kurde, sorry, sekunda, muszę coś w takim razie wykombinować inaczej. Czyli kości sukcesu są trzy, są dwie, dobra. I teraz... z mojej karty może, bo wiesz ona ma co? Chyba to samo co ja. Dobra, teraz będzie ok. Jest ok, rzuciła dwa. Dobra, ja muszę rzucić po prostu z customowego testu. Sorry za problem, ale nie poleciało. W porządku, w takim razie Elnit strzeliła. Jej strzał również, jej strzała dosięgnęła celu. Trafiła orka i to jest 4 i ona ma dodatkowy sukces i na pewno wykorzysta go, właduje go po prostu w obrażenia, czyli okej, w porządku, więc co się dzieje? Po pierwszej salwie, a jeszcze jest Rudzik. Rudzik, teraz ty. No ja bym sobie wykorzystał wyróżnik bestroki. Tak, ale to nie da ci plusa do ataku. To jest tylko przy umiejętnościach, a nie przy walce. Okej, dobra, no to strzelam po prostu prosto z procy. Okej. Bonus dice, 0, nie? Tak, jeżeli spalasz punkt nadziei, to 0. Jeżeli nie spalasz, minus 1. A nie, spalam, bo ty jesteś w połowie drogi. Ty skróciłeś odległość. To okej, to jesteś na 0. Okej. I target pary mówiłeś, że? 1. 1 ma być. Dobrze, więc... Wszystko się dzieje tak naprawdę w jednym momencie. Salwa strzał wylatuje w powietrze, w tym również kulka od różyczki, ale
Brambor, Różyczka nie trafiają. Bregor, ty nie pamiętam, ty trafiłeś, Bregor. Tak, jedna strzała wbija się tak naprawdę w jednym momencie. Jedna strzała wbija się w orka, on ryknął z bólu. Druga trafia przeciwnika, którego mierzyła Sinarn. Strzała wbija się w korpus. On spogląda się, wykrzywiając gębę w bólu w stronę, z której lecą strzały, ale druga strzała prosto od Elnit trafia go po prostu między oczy. On dostaje w łeb, słuchać taki głuchy trzask łamanego, wbijającej się strzały. I jeden z orków zwala się po prostu przy tej ścianie, po prostu osuwa się przy ścianie. I teraz, kochani, ponieważ zaskoczyliście przeciwników, jesteście... Teraz jest wasz ruch, zanim on może zrobić... Jakby zaskoczenie pozwala wam zrobić jedną rundę bez ich reakcji. Więc teraz wchodzimy w normalną rundę i wy ją zaczynacie. Więc tak naprawdę co robicie? No. Ja bym chciała podejść i strzelać dalej, jeżeli ten drugi jeszcze... Mhm. Trzeba zaatakować, tak? Nie ma... W porządku, więc nie ma rozumiem, wyboru. Że po prostu ostrzeliwujecie dalej tego jednego orka, którego raz trafił Bregor. Zrobimy z niego jeża. Jeża zwierzę nawet bym powiedział, tak, dokładnie. Dobra, to w takim razie rozumiem, że po prostu strzelacie, no bo jakby chcecie... Strzelamy, jeżeli... tak. Okej, okay, no to strzelacie. Tutaj działam. Dawaj, ale minus jeden jakby... masz. Nie, masz minus jeden do strzału, minus chyba jeden. Że dajesz nadzieję, spalasz i wtedy wyjdziesz nie, na zero. Nie, to już nie. No to ja dajesz. Też jadę na minus jeden. Strzeliłem sobie w stopę, ale mam drugą, więc nie ma co. Wow, wow. Elfka? Sinarn. Strzały lecą. Brambor? Nie, to ja też spara nadzieję i teraz patrzę, jak to się robi. Okej. Okay. Ucz się. Watch and learn. Czyli wystrzelasz na zero, nie? I też jest problem. I ja teraz... Can't touch me. Ja strzelam teraz za Różyczkę. I mam nadzieję, że ten test pójdzie normalnie. Poszedł? Tylko sprawdzę. Tak, jedna kość, ok. I Różyczka nic i zostaje Elnit, która będzie strzelać dokładnie tak samo. Jak ostatnio. Ej, trzeba było to zrobić tradycyjnie. I teraz, a ty, Robin, rzucałeś? Jeszcze nie rzucałem, więc... Okej, okay, więc teraz tak, znowu słyszysz, ryk pada, to znaczy ryk, tamten nie zdążył, on krzyknął z bólu, ten, który stoi, tamten drugi, który dostał pierwszy strzał i zaraz pomiędzy oczy strzały po prostu zwalił się na ziemię. Natomiast to jest moment, w którym możecie go wykończyć i słyszysz znowu strzały lecące, przeszywające powietrze, ale tamten albo przykucnął, przyjmijmy, że on przykucnął, albo jakoś zareagował, nic do niego nie doleciało, poza strzałą Elnit, która go trafiła. I teraz ty, Robin. Pytanie, co ty zrobisz? Bo wszystko w twoich rękach. Zaszajer, tak jak hobici sprzed tysiąca lat! Było blisko. Zjadł kanapkę. Było blisko. Twoja metalowa kulka poleciała, uderzyła w kamienny... po prostu w ścianę kamienną. Ork na waszych oczach przykucnął, te strzały po prostu was nie trafiły i on zaczyna biec, wbiegać do pieczary, zostawiając martwego kolegę i schodząc wam z oczu. I słyszycie roznoszący się echem ryk, który z pewnością, czy ryk, dla was jest to ryk, jego krzyk w mrocznej mowie, który z pewnością stawia na nogi wszystkich, którzy są w środku. Niechże to otchłań pochłonie! Dalej wiara! Nie ma na co czekać! Po czym Brambor bierze swój topór, bierze swoją tarczę i rusza na przód w kierunku jaskini. No tak. Licząc na to, że jakby jeńców jeszcze może nie zabili przez ten krzyk, no to lecę za Bramborem, wyciągam swój miecz i po prostu z krzykiem lecimy! Lecimy za nimi. Okej, okay, w porządku. I kochani, jeszcze ja tylko sobie jedną rzecz chcę zrobić. Sekunda, bo zgubiałem. Ach, to miało być dokładnie. Sekunda.
jedną rzecz, ponieważ jest już 23.11, a my musimy skończyć do 23.30, więc zakładam, że nie czekając ani chwili, licząc się z tym, że zwłoka, każda sekunda to mniejsza szansa na to, żeby ci, którzy tutaj zostali doprowadzeni, przetrwali, ruszacie. Brambor, Bregor, Elnit, Sinarn, Robin oraz Różyczka wbiegacie do jamy, zostawiając za sobą truchło mężczyzny orka, jakiego mężczyzny, bestii, która zostaje tutaj w kałuży krwi. To, co widzicie, to dwie rzeczy, które wam pozwolę zrobić jeszcze. Wbiegliście do jaskini i tyle zdążyliście zobaczyć. Usłyszeliście na pewno innych orków. Orkowie odpowiadają i dojdzie za chwilę do walki, ale to zrobimy na kolejnej sesji. Natomiast ponieważ, kochani, zrobiliście działanie pod tytułem, to znaczy inaczej, nie zostawiacie tych ludzi samych sobie, chcecie ich odbić, chcecie w jakiś sposób zadośćuczynić temu, co się wydarzyło, ja pozwolę każdemu z was rzucić sobie na męstwo, każdy z was. Jeżeli uda się, to pozwolę wam zredukować cień, który przyjęliście. I teraz uwaga, od razu korzystając z okazji, możemy, bo to się dzieje, że tak powiem, w waszych głowach i jakby to będzie was napędzać do działania. Przypominam również, że macie patrona Gandalfa, więc jeżeli spalicie punkt zażyłości, to ta osoba będzie rzucać ze wzmocnieniem. Czyli będzie rzucać dwoma kośćmi K12, co jest dosyć istotnym elementem. Tylko sobie jeszcze sprawdzę to, żeby nie zrobić jakiegoś babola, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Tak, by wzmocnić rzut w czasie próby cienia. I to jest próba cienia i to jest ostatni element, który zrobimy dzisiaj na sesji. Czyli, kochani, wchodzicie na swoją kartę, klikacie męsto... A, przepraszam. Zaznaczacie wzmocniony rzut. Na samej górze. A, na samej górze widzę. Wzmocniony, czyli... Poczekaj, po lewej, modyfikatory. Czy on zadziała? Czyli ma być zaznaczone to okienko. Tak, ma być zaznaczone wzmocniony i rzucacie na męstwo. Jakieś umiejętności coś nam mogą w tym pomóc, nie. Czy raczej nie? Nie. Wzmacniamy czy nie wzmacniamy? Wzmacniamy. Ile macie punktów z zażyłości, przepraszam, to jest ważne. Cztery nam zostały. Cztery, czyli każdy z was, spala punkt zażyłości. Dzięki temu każdy z was ma z wzmocnionym, czyli w tych modyfikatorach zaznaczacie na wzmocnione i rzucacie na męstwo. Dobra. No to zapraszam. Okay, i bonus dice wtedy zaznaczamy jako zero nadal. Mhm. No, nadzieję spalamy, czy nie? Nie, tutaj nie spalasz. Wow, Sinarn, dobrze. Cała reszta chyba niekoniecznie. Tutaj, no i został nam jeszcze jeden. Brambor. No niestety, rzuciliście się w każdym razie, mieliście szansę na to, ale tylko Sinarn się udało, więc Sinarn, ty masz dodatkowy, nie, ty masz, tak, masz dodatkowy sukces. Mm. Mam dodatkowy sukces, nie wiem, czy coś mogę z tym zrobić. Tak, to znaczy, że możesz obniżyć to o dodatkowy punkt cienia, możesz sobie wymazać. Czyli mogę wymazać dwa punkty cienia? Tak. Dwa z dwóch, które mam, super. Tak. I to jest moment, w którym wy wpadacie do tej jaskini, słyszycie odgłosy orków gdzieś z głębi, a zdobytą bronią w pierwszym szeregu Brambor razem z Bregorem, obok nich Elnit, a zaraz za nimi Sinarn, Rudzik oraz Różyczka. Ja jeśli mogę wtrącić coś, to myślę, że to, że ten jeden ork nam umknął, to wbrew pozorom wcale mnie nie wybiło z rytmu. Ja już oczyma duszy widzę tych ludzi, którzy na pewno trzęsą się tam z przerażenia i jak też by oni wiedzieli, że my nadchodzimy, więc wyciągam łuk przed siebie i wbiegając do tej jaskini za pozostałymi, już i tak wiem, że jest za późno, już tak wiem, że nas słyszeli, jest podniesiony alarm, że po prostu wpadamy tam i zamierzamy zrobić to, co zamierzamy zrobić, więc dodając otuchy sobie i towarzyszom i być może tym ludziom, którzy mam nadzieję usłyszą, że nadchodzi ratunek, po prostu wzywam imienia najjaśniejszych z gwiazd, krzycząc, wpadając do tej jaskini, a Elbereth,
Giltonie, Lomenel, Pala, Diriel. I w ten sposób. I roznosi się ten okrzyk wśród ciemności, odbijając się, potęgując, że tak powiem. Echo potęguje ten dźwięk. Być może dociera do tych, którzy oczekują waszego ratunku. I to jest moment, w którym robimy cięcie i kończymy dzisiejszą sesję. Także dziękuję pięknie. Ciąg dalszy nastąpi. Tak, ciąg dalszy nastąpi, to jak w taki tandetny cliffhanger, ale musimy się dzisiaj zebrać po prostu w czasie się spiąć, a ta walka pewnie potrwa więcej, więc nie chciałbym tego po prostu cisnąć na szybko. Także dziękuję wam pięknie za dzisiejszą sesję, szanowni gracze. I dziękuję wszystkim z widzom za to, że oglądaliście nas dzisiaj, ale dzisiaj już nie będziemy gaworzyć i gadać po dzisiejszej sesji, także musimy kończyć. Także dzięki piękne. I co? Coś chcecie dodać od siebie na koniec? Gdzieś zaprosić, co się dzieje? Chcecie jeszcze wrzucić? Mamy dosłownie jeszcze 3 minuty. Zaprosić? No to na za tydzień, tak? Chyba. Zaprosić. I uwaga, na kolejną sesję. Za tydzień, z tego co patrzę w kalendarz, to jest ważne, to widzą, warto podkreślić, że w środę, to jest jeszcze wrzesień, sorry, dobra, w środę, to za 2 tygodnie gramy w piątek. To będzie taka zmiana terminu. Niech widzowie się przygotują, że na początku kolejnej sesji będzie ostre rąbanie, no bo wchodzimy do jaskini pełnej orki, nie? Dokładnie. No dziękujemy za uwagę na pewno i miło, że wytrwaliście z nami tyle godzin. Tutaj. Tak, dokładnie. Także dziękujemy pięknie i a ktoś, jeżeli jest we Wrocławiu na DF-ach w tym tygodniu, to ja też tam jestem i jakieś prelki będą, także można się spotkać. I to wszystko. Dziękuję pięknie, życzę dobrej nocy i wam szlachetni widzowie, i wam szlachetni graczowie, i szlachetna graczko. I co? No i tyle. Pa, pa. Hej! Pa! Ja wrócę. Przepraszam, wracamy jeszcze do was na chwilę. Pomyliłem kalendarz. Za tydzień nie mamy sesji, bo myślałem, że za tydzień jest jeszcze już wrzesień, kochani. Ale wrzesień jest za 2 tygodnie dopiero, więc w przyszłym tygodniu nie ma sesji Jedynego Pierścienia. Wracamy do was 7 września. Sorry za małe sprostowanie. Mam za dużo zaznaczonych różnych rzeczy w kalendarzach. Także widzimy się na kolejnej sesji 7 września. Zaczynamy od rąbanki. Także tym razem... Aha, dobra, wiecie co? Mam nadzieję, że było słychać. Powiedzcie, słyszeliście? Znaczy ja nie. Ciebie słyszałem tutaj, nie. Tak? Ale tam. Tak, jest okej. Mikrofon nie był wyciszony, jest git. Także jeszcze raz, 7 września dopiero wracamy, bo w przyszłym tygodniu sesji z Jedynego Pierścienia nie ma. Także trzymajcie się, dobrej nocy i to jest to, co chcieliśmy opowiedzieć. Rudzik, teraz ci się mikrofon naprawił, może coś powiesz. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć. Na razie.